Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj ponownie, też na życzenie Państwa, mam przyjemność gościć Pawła Rakowskiego, dziennikarza, reportera, w jakimś sensie podróżnika, ale nie mówię tego w rozumieniu infantylnym, tylko człowieka, który mówi o pewnej przestrzeni i o pewnej rzeczywistości, dlatego że ją po prostu zna, dotknął, był tam, zobaczył, obejrzał i o tym jest w stanie mówić, także kompetentnie, bo Paweł ma ogromną wiedzę i erudycję dotyczącą kwestii, spraw, o których dzisiaj też będziemy rozmawiali, a będziemy rozmawiali o Izraelu, jego sąsiadach, czyli od początku istnienia państwa Izraela, ale będzie też krok wstecz, rzecz jasna, a także o sąsiadach tych aktualnych, którzy otaczają Izrael, czyli o Egipcie, Jordanii, Syrii i Libanie. Ale no, Pawle, ty śledzisz na bieżąco, ja cię tam w różnych twoich aktywnościach stale podglądam, na bieżąco śledzisz to wszystko, co dzieje się w regionie, co dzieje się w Strefie Gazy, co dzieje się na zachodnim brzegu, co dzieje się na styku północnym Izraela, czyli wojnie już de facto otwartej z południową częścią Libanu, z szyitami. To wszystko widzieliśmy 7 października. Tak to się to wszystko rozpoczęło. Zaczęło w sposób taki niecodzienny, niezrozumiały do dzisiaj. Sami dziennikarze, którzy tym obszarem się zajmują w Izraelu, czyli bezpieczeństwem narodowym, są zdziwieni. Też podglądam na X-ie portal, przepraszam, kanał Yossi Melmana, który wiele książek o Mossadzie wydał, o izraelskich służbach specjalnych. Teraz już Yossi, bym powiedział, jest bardziej taki spokojny w tych swoich wpisach. Często one są takie kronikarskie, odnotowuje czyjąś śmierć, jakieś wydarzenie, ale też był wzburzony, oburzony jako obywatel Izraela, kiedy widział to wszystko, co działo się 7 i po 7 października i był też zdziwiony, chociaż nie do końca, bo moim zdaniem oni już ze współautorem Danem Raviwem wcześniej pisali o pewnym bardzo poważnym kryzysie i politycznym, i w nadzorze nad służbami, i bezpieczeństwem Izraela. Mamy oczywiście ten obraz zakonotowany w głowie za sprawą filmu. Zresztą ja bardzo lubię ten serial Fauda, mimo tam jego licznych naiwności, mielizn, to jest bardzo dobry, moim zdaniem, ciekawy serial. No ale właśnie, ta wojna wygląda, że się nie kończy, a wręcz Izrael się pogrąża i wciąga się coraz bardziej w wojnę. A dzisiaj rozmawiamy, jest Wielka Sobota i zaraz przejdziemy do tych aktualności wojennych, ale zaczniemy od tych miejsc ważnych także dla nas, katolików. Mówię to z pozycji katolika, bo nim jestem, proszę Państwa. Nie urażam, mam nadzieję, niczyich uczuć religijnych i okołoreligijnych. Dzień specjalny w Kościele katolickim. Kiedyś mówiono najsmutniejszy. Moi dziadkowie jeszcze uważali, że to jest najsmutniejszy, bo to jest ten dzień bez mszy świętej, sprawowania właśnie Eucharystii, gdzie Pan Jezus spoczywa w grobie. Ziemia Święta, czyli miejsce narodzenia, życia, nauczania, męki i ukrzyżowania Pana Jezusa. Czy ty te wszystkie miejsca związane z Panem Jezusem widziałeś w Ziemi Świętej, w Izraelu? No widziałem w Ziemi Świętej rozumiane jako Ziemia Święta, czyli też Jordania, Liban, Syria. No bo Kościół uznaje od Egiptu do Iraku. To jest Ziemia Święta. Tu jest taki trik marketingowy, jak Jordania administrowała zachodnim brzegiem i wschodnim Jerozolimu, też miała nazwę Ziemia Święta. Natomiast no, to jest tylko wycinek, znaczy tak jakby to jest część tej Ziemi Świętej. W ogóle cała też dyskusja u Żydów jest bardzo ważna, co jest Eretz Israel. Tak? Do dzisiaj oczywiście nie jest zdefiniowane, ale to jest o tyle ważne, że Żydzi muszą obchodzić tak zwany rok szabatowy, znaczy religijni. No i to jest akurat kwestia taka, że Żydzi ortodoksyjni nie jedzą warzyw i owoców wyprodukowanych na tej ziemi. To takie są fakty, że wspomniałeś o Gazie i nie wiadomo, czy Gaza jest częścią tego Eretz Israel, czy nie jest. Tak? Tam Samson, co prawda, był, dokonał pierwszego zamachu samobójczego, przywiązany do kolumn filistyńskich. Tak? To jest o tyle ciekawe, że Filistyn, to po arabsku to jest Palestyna. Więc tutaj jest to istotne. Natomiast oczywiście chrześcijaństwo na
tej części Bliskiego Wschodu ono jest obecne, będzie obecne, ale ono jest tak jakby już troszeczkę takim kwiatuszkiem do kożucha. To znaczy miejscowi chrześcijanie topnieją w ilości, nie w jakości, ale na pewno w ilości. Jest to spowodowane tym, że wszelkie statystyki, no nie da się równać co do ludności muzułmańskiej, absolutnie. Nie ma co się równać. Chrześcijanie w pewien sposób tutaj odpadają w te zawody, w tych zawodach. Kolejna rzecz jest taka, że no tutaj jak już mówisz o Jerozolimie, no to mamy trzeciego aktora, który się tak jakby powrócił tam albo przyjechał, bo jedni mówią, Żydzi mówią, że powrócili, a Arabowie mówią, że wy przyjechaliście, tak? To jest o tym sobie pewnie dzisiaj porozmawiamy. Natomiast no, Jerozolima nie jest miastem, moim zdaniem, porównując jeszcze realia jordańskie, syryjskie. Mówię o Syrii przedwojennej, bo ją znam. Do Syrii tak chciałem jechać ostatnio 23 września na uroczystości Martekla pod Damaszkiem. No niestety nie mogłem wjechać do Syrii, po prostu mnie cofnęli, ale Syryjczycy, urzędnicy syryjscy o bardzo złowrogich twarzach załatwili mi transport z powrotem. To jest bardzo ważne. To i tak miłe. Bardzo, bo generalnie ludzie na Bliskim Wschodzie są bardzo mili. Natomiast oczywiście też tutaj akurat mamy kwestię zasadniczą, że Jerozolima jest tak jakby osią konfliktu, są dwa filary, które uniemożliwiają rozwiązanie tego konfliktu. Jednym to jest kwestia palestyńskich uchodźców, nie do rozwiązania. Około 15 milionów Palestyńczyków, z tego ponad połowa jest tak zwanymi uchodźcami, mieszka w Libanie, w Syrii, w Strefie Gazy, na zachodnim brzegu. Ich status jest tak jakby nierozstrzygnięty. Ci ludzie generalnie pochodzą oryginalnie, to jest trzecie albo czwarte pokolenie, które wywędrowało z terenów obecnego Izraela. Izrael oczywiście w żaden sposób się nie zgadza na wpuszczenie tylomilionowej rzeszy ludności, no bo straciłby większość żydowską, to jest zrozumiałe, tak? Drugim takim właśnie nierozwiązywalnym aspektem jest Jerozolima. I tu nie ma przebacz, absolutnie nie ma przebacz, ponieważ nawet w 1967 roku, kiedy Izrael zajął Półwysep Synaj, wzgórza Golan, zachodni brzeg, Gazę, to nawet i Moshe Dayan, który na początku był przeciwnikiem zajmowania Jerozolimy, tam stwierdził, że po co nam ten Watykan potrzebny, to jednak jak tam się pojawili z rabinem, ówczesnym szefem sztabu, no to jednak ukuło ich serce, bo nie da się tak właściwie dla jakiejś takiej wrażliwości ludzkiej, tak, nawet i tożsamościowej, szczególnie z perspektywy żydowskiej, omijać Jerozolimy. No nie da się, po prostu nie da się. Tak? To już jest tak jakby metafizyka level hard, taka najcięższa z cięższych, no bo że nawet ludzie świeccy, całkowicie indyferentni religijnie, no to jednak trzymali się pewnej tej tradycji w sposób zeświadczony, tak, że nie pracowali na przykład w soboty. No ale to jednak tutaj mamy do czynienia z czymś, co ma kilka tysięcy lat historii i no to nie można być obojętne i traf chce, że te tereny, na których się rozgrywały miejsca biblijne i to szerzej, nie tylko Jerozolima, ale też Hebron, Jericho, Schem, czyli Nablus, to są wszystko tereny dzisiaj uznawane za część, która powinna być państwem palestyńskim wedle tego układu, że powinno być two state solution, czyli dwa państwa, Izrael i Palestyna. I to jest właśnie potężna bolączka, ponieważ święty nie jest Tel Awiw, w ogóle obojętna jest Berszewa. Haifa jest w ogóle tak właściwie, no, tam tylko tam Eliasz się przez chwilę pojawił. No ale jak już odzyskujemy tereny, to odzyskujemy te tereny właściwe, tak? Hebron na przykład. Hebron, no to Hebron to jest potężny problem, ponieważ do 1929 roku, czyli do wielkiego pogromu, który miał miejsce ludności arabskiej dokonany na miejscowych Żydach, no to możemy być pewni, że Hebron obok Jerozolimy i obok Safet i obok Tyberiady, to są te cztery obszary, których ta ciągłość żydowska była praktycznie nieustanna przez tysiąclecia. Warto przypomnieć, to jest grób Abrahama. Izaaka, Jakuba i to jest kompleks podzielony na synagogę i na meczet. Oczywiście do 1967 roku tam nie było żadnej synagogi, tylko był meczet. Tak? W czasach krzyżowców to był kościół, ale po prostu muzułmanie, jakoś tak nazwiemy to, zagospodarowali ten teren. Ale to jest o tyle ważne, że no, jak już mówimy o Ziemi Świętej, o tym imperatywie jakiejś takiej metafizyczności, no to mówimy o konkretnym terytorium, a te terytorium, te najświętsze jest poza tym, co nazwijmy to świat, a nawet i świat arabski częściowo uznaje, że jest Izraelem. To jest bardzo duży problem.
Bardzo duży problem, bo to jest tak jakby, nie wiem, może Polacy nauczyli się żyć bez Wilna i Lwowa, ale czy byśmy bez Krakowa jeszcze się nauczyli żyć, i czy Poznania, nie wiem. Natomiast tutaj akurat kwestia chrześcijan blisko-jerozolimskich generalnie, czy w tej części Ziemi Świętej jest podzielona. Ponieważ inne są realia w Nazarecie, to jest państwo Izrael, chrześcijanie tam są najlepiej wykształconą grupą w Izraelu. No bo w Izraelu generalnie jest tak, że są podziały, tak? Muszą być podziały na kwestie religijności, niereligijności, pochodzeniowej i tak dalej. Każdy ma tam swoją przegródkę. Oczywiście ta przegródka czasami się miesza, bo małżeństwa są różne, ale generalnie są, jak to na Bliski Wschód, wszystko jest uszeregowane, anarchii nie ma. I tak właśnie z tych wszystkich statystyk wynika, że chrześcijanie, którzy głównie mieszkają w Nazarecie i w okolicach, około 200 tysięcy ludzi, są najlepiej wykształconą grupą, coraz bardziej przychylna wobec państwa, jako państwa Izrael. I coraz więcej też jest ochotników chrześcijan do armii izraelskiej. To jest to o tyle istotne, że chrześcijanie nie muszą służyć w armii izraelskiej, ale dużo z nich idzie między innymi dlatego, żeby mieć ułatwione później karierę zawodową, bo jednak pobyt w wojsku jednak jest w Izraelu takim poważnym czynnikiem, który ułatwia karierę, ułatwia też studia na określonych kierunkach, które są bardzo dochodowe. No i to jest jedna rzecz. Mamy Jerozolimę wschodnią. To już jest dramat. Oficjalnie chrześcijanie tam mieszkający to są Ormianie, no i też Palestyńczycy, czyli Arabowie chrześcijanie. Chociaż jakbym to powiedział w Libanie albo w części w Syrii, to bym już nożem dostał, tak? Ale to bo znowu nie ma jednej takiej kategorii pod tytułem chrześcijanie bliskowschodnie, ale tutaj wszystko tak ułatwiałem, tylko sygnalizuję skalę problemu, że często musimy mieć na wielkie skróty, które trywializują kwestie i które trzeba jeszcze później rozbijać. Natomiast sytuacja w wschodniej Jerozolimie jest dramatyczna, ponieważ tak się składa, że stare miasto w Jerozolimie jest podzielone na 4 dzielnice, tak? Żydowska, muzułmańska, ormiańska i chrześcijańska. I wedle tych różnych pomysłów, które pojawiają się co jakiś czas w kwestii podziału tego niewielkiego terytorium, jeszcze okrążonego murami, jest tak, żeby dzielnica muzułmańska i chrześcijańska została w części palestyńskiej, a dzielnica żydowska i ormiańska została w części państwa Izrael. Problem jest taki, że tam Ormian strasznie gnębią. Przez to gnębią jeszcze szczególnie radykalni żydowscy osadnicy. No i też oczywiście jak już są radykałowie z jednej strony, to się pojawiają też radykałowie z drugiej strony. Czyli że tam chrześcijanie są między młotem i kowadłem. Elity kościoła różne, bo to mówimy zawsze o chrześcijanach, to są różne kościoły. Interweniują, ale te interwencje z różnymi skutkami tak właściwie są. Tak? No, wystarczy tylko przypomnieć, że Jerozolima, całe miasto w Jerozolimie jest chyba najbardziej okamerowaną przestrzenią na świecie i tak się akurat składa, że często policja izraelska po prostu nie widzi tego, co jest ewidentne. Co nad ludzie nagrywają na swoje własne prywatne telefony, będąc świadkiem jakichś zdarzeń bulwersujących. No oczywiście policja izraelska jest bierna, ale jeśli tylko coś podobnego zdarzy w dzielnicy żydowskiej, to się nagle okaże, że wszystko doskonale wiedzą od 5 pokoleń w tył. Więc to jest sytuacja tam bardzo, ale to bardzo trudna. Generalnie z takim doświadczeniem całego Lewantu mogę powiedzieć, że nawet ostatnio miałem taką refleksję sobie stojąc pod wieżą Dawida przy bramie Jaffy, tak sobie pomyślałem, oho, gdyby tutaj zniknęli ci wszyscy muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi z tego miasta i zasiedli to Syryjczykami, to by dopiero było miasto święte. To by był Al-Quds, tak? No bo to jest akurat, mówimy o jednym regionie, który jest taki sam, ale nie ten sam. Tak? To jest ważne. No i oczywiście mamy trzeci bardzo ważne miasto, punkt. Tam to już jest dramat totalny, czyli Betlejem. Tam to już jest dramat totalny, w ogóle ja już często omijam w ogóle nawet Betlejem, nie chcę się pogrążać. Betlejem jest miastem bardzo smutnym, jest z trzech stron obudowany murem. Chrześcijanie tak właściwie w ciągu ostatnich dekad, generalnie w ciągu ostatniego 100 lat, gdzie było takie trójmiasto, Betlehem, Beit Sahur, Beit Jala, to akurat mieli tam 80% totalnej dominacji wręcz. Dzisiaj przez
między innymi połączenie do aglomeracji Betlejem palestyńskich obozów dla uchodźców i przez oczywiście wzrost ludności i tak dalej, tych chrześcijan tam jest 10-15% i nie dość, że jeszcze mają na karku radykalnych osadników żydowskich, którzy są, tak właśnie mieszkają wokół tego miasta, tak? Jeszcze do tego mają aparat izraelski na karku, to jeszcze mają aparat autonomii palestyńskiej na karku, który jest, jest jaki jest, nie jest mocno niewydolny o demokracji, tak właściwie nie znający w ogóle żadnej demokracji. No i jeszcze oczywiście mamy w podziemiu Hamas, który ja ostatnim razem, jak byłem w Betlejem, tak już przypatrywałem się, czy ci hamasowcy, których oczywiście nie widać, bo to wszystko pod ziemię, ale czy, nazwijmy to, nastrój tego miasta jest w jakiś tam sposób adekwatny do tego, co właśnie znowu znamy z Libanu, tak? Nawet w jakiejś ćwierci. Mi chodzi tylko o ćwierć, jakąś namiastkę, tak? No to oczywiście nie jest tak, że jednak te standardy cywilizacyjne są naprawdę tak odmienne, tak szokujące, że jeszcze bardziej się docenia, nazwijmy to, Bilat el-Sham, to północną, czyli tą Wielką Syrię Północną. Czyli to, co jest dzisiaj Syrią i Libanem, ponieważ tam realia są zupełnie inne. No, Betlejem jest akurat miejscem bardzo smutnym. Ja mogę tylko tak pocieszyć, że ktoś z Państwa raz był, albo będzie, albo nie wiem, nawet, ale na takiej pielgrzymce zorganizowanej, to tych wielu rzeczy nie dostrzeże, nie zauważy. Tak, to już trzeba mieć, nazwijmy to, troszeczkę tak jakby insight wewnętrzny, żeby dostrzec sytuację, która jest dramatyczna. Oczywiście to nie chodzi o to, że tam mordują kogoś na ulicy. Nie ma takich rzeczy, ale rodzisz się i żyjesz nie wiadomo po co. A jesteś jednak z tym chrześcijanem z Betlejem, to jednak bardzo dużo znaczy. Oczywiście to są ludzie, tak jak już adekwatnie do, w ogóle tak jak chrześcijanie w całym regionie, są dobrze wykształceni, a to oznacza, bo muszą być dobrze wykształceni, tak? Chrześcijanin musi być elitą albo no to działa prawo diaspory, no ale jak już jesteś wykształcony, to w dzisiejszym świecie każdy abu, czyli ojciec, każdy podejmuje decyzję nie za jakąś mityczną sprawę polityczną, tylko za własną rodzinę, tak? Jak ma okazję wyjechać do Australii, do Kanady czy do Argentyny, bo to są te kierunki takie. Europa jest omijana. To muszę podkreślić, to nie wchodząc w politykę w żaden sposób, ale muszę to podkreślić, że chrześcijanie bliskowschodni unikają Europy. A to dlatego, że doskonale wiedzą, że w Europie jest spadek z deszczu pod rynnę. To jest, bo no, uciekają w pewien sposób od ucisku radykalnego islamu, a w Europie trafiają pod podobne areały, więc po co im to, tak? Oczywiście Australia, Stany czy Kanada albo Argentyna też ma pewne problemy, ale to są o wiele większe kraje, więc można jeszcze jakby się od tego jakoś tak odseparować. Natomiast to nie jest jakieś takie miejsce, to nie są miejsca perspektywiczne, to nie są miejsca moim zdaniem szczęśliwe. Oczywiście jest infrastruktura szkoły, uniwersytet, tak? Ustawowo w Betlejem i w Ramallach, czyli w Ramallach to jest stolica autonomii palestyńskiej, też dawne chrześcijańskie miasto. Burmistrzem powinien być chrześcijanin, to dalej jest oczywiście praktykowane. Takim jedynym miastem, może bardziej przerośniętą wioską chrześcijańską na terenach palestyńskich, to jest Taibe. To jest miejscowość na północ od Ramallah. Każdemu tam polecam, tam jest browar, tam jest winiarnia. Tam jak ktoś nie miał okazji, nazwijmy to, zobaczyć tego troszeczkę takiego chrześcijańskiego świata bliskowschodniego, ale bez tego stresu, tego nacisku, to tam może to zobaczyć. To jest tak jakby troszeczkę inaczej, ale generalnie no nie są to jakieś takie, nie są to krainy szczęśliwości moim zdaniem. Oczywiście najlepsza sytuacja to jest dla chrześcijan w Izraelu, tak? Bo tutaj akurat podkreślę, w Izraelu akurat są trzy grupy chrześcijan. I pierwsza grupa to są autochtoniczni chrześcijanie, czyli ci, co mieszkali, nazwijmy to, do 1948 roku i zostali, nie zostali wypędzeni albo uniknęli tego wypędzenia, tak zwanej nagby. Druga grupa to jest od lat 90. przybyła, to są z byłego ZSRR. Tak, ich trzeba uznawać jako chrześcijan bliskowschodnich, chcemy czy też nie, tak? Bo jednak sytuacja jest taka, że no nie wszyscy tam dokonywali konwersji na judaizm, przyjeżdżali dalej w ich papierach, ale
często tam do cerkwi sobie dalej chodzili ludzie, więc a zresztą taka ciekawostka, kilka lat temu Władimir Putin odzyskał bardzo poważne grunty w zachodniej Jerozolimie, w tej części żydowskiej, które należały do cara. Już nie pamiętam do którego cara. Turcy, jak była pierwsza wojna światowa, zarekwirowali te tereny. Tą konfiskatę podtrzymali Anglicy i później państwo Izrael podtrzymywało. Putin odzyskał te tereny. To jest bardzo blisko Starego Miasta. I tam wybudowano cały kompleks cerkiewno-hotelowy z centrum kultury. A naprzeciwko, dosłownie przez bardzo mało, po drugiej stronie bardzo wąskiej uliczki, znajduje się siedziba Izraelskiej Służby Bezpieczeństwa Shin Bet. I dosłownie z trzeciego piętra widać już ganek i z tego ganka tam widać, jak tam chłopaków o semickich rysach twarzy, albo raczej nie twarzy, bo mieli worki na głowach, ale tam prowadzają z punktu A do punktu B, tak? Znaczy z jakichś przesłuchań. Więc a to jest akurat bardzo ważny czynnik, ponieważ odzyskanie tych terenów, to kurde, to było tak jakby bonus totalny dla Putina, tak? No bo to jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o Izrael i Palestynę, to jest zawsze walka o każdy centymetr ziemi. I odzyskanie tego centymetra ziemi jest dla Arabów bardzo ważne. Natomiast wracając, jeśli chodzi jeszcze z trzecia grupa chrześcijan w Izraelu, to są chrześcijanie libańscy. Ponieważ bardzo mało o tym się mówi, ale kiedyś był nawet i sojusz pomiędzy chrześcijanami w Libanie a państwem Izrael. Z tego sojuszu oczywiście nic nie wyszło. To było przede wszystkim taka dwustronna gra, to znaczy tutaj wchodząc w szczegóły, Menachem Begin, chyba bodajże absolwent naszego Uniwersytetu Warszawskiego, nie wiem czy absolwent, ale chyba na pewno student, tak? I z Płońska pochodzący. I on, Menachem Begin, miał z Brześcia. To Ben Gurion z Płońska. Z Brześcia. No i to akurat właśnie przyjechał. I to jest akurat właśnie taki, co akurat dalej będziemy rozwijać chyba ten wątek, no bo w 1982 roku w miejscowości Nacharia w północnym Izraelu doszło do spotkania Żyda z Brześcia z arystokratą libańskim Bashirem Gemaelem. I ktoś z tych panów nie potrafił się zachować. Czyli Begin, tak? Przejechał ze Sztetla na Bliski Wschód i myśli, że tutaj będzie się rządził, tak? Habibi, kim ty jesteś, tak? No bo chodzi o to, że Begin bardzo grubiańsko potraktował ówczesnego, najważniejszą postać, jeśli chodzi o w ogóle libańskich chrześcijan. To mu się udało. Bashirowi Gemaelowi się to udało, bo też wymordował swoich konkurentów. To tutaj to jest jedno, ale to... To jest Bliski Wschód. I chodzi o to, że koncepcja była taka, że Izrael dojeżdża do Bejrutu, pomaga wygrać, pomaga utrzymać władzę Bashira Gemaela i dochodzi do podpisania traktatu pokojowego. No i oczywiście do współpracy, do tego, że Liban byłby drugim państwem po Egipcie, który by nawiązał stosunki dyplomatyczne z Izraelem. No Begin nie potrafił tego załatwić w sposób elegancki, no bo był obcy, tak? Z Brześcia, no właśnie, no to tak. bardzo grubiańsko się zachował. No i rzeczywiście IDF, czyli Armia Izraelska, dojechała do Bejrutu, ale jak dojechali do tego Bejrutu, no to milicja chrześcijańska mówiła, no dobra, teraz jeszcze tego, tam jeszcze tutaj, tam są Palestyńczycy, prawda, ale nic nie chcieli robić, bo chcieli ich wykorzystać. Żydzi się trochę zorientowali, że zostali w balona zrobieni, no ale później już generalnie po śmierci Bashira Gemaela to już wszyscy zostali zrobieni w balona. Ale chodzi o to, że ten sojusz był i w 2000 roku on się załamał. To znaczy Izrael wycofał się z Libanu i milicja chrześcijańska SLA, czyli South Lebanon Army, o której zresztą Nasrallah powiedział, że do nich już szkoda w ogóle strzelać, tak, że w ogóle ignorujemy ich istnienie. No ale duża część oficerów, jak i też szczególnie kadry zarządzającej tym SLA uciekła do Izraela. No bo oni w Libanie już nie mieliby... Chociaż Nasrallah zrobił takie coś, że powiedział, każdy może wrócić do Libanu i odsiedzisz rok więzienia albo tam od roku do trzech i jak Hezbollah przejął południowy Liban, bo to jest bardzo ważne, to okrążył chrześcijańskie wsie i powiedział, Habibi, nie będzie żadnych pogromów tutaj. I to jest bardzo ważne, bo od 2000 roku Hezbollah tam wygrywa wybory.
A wcześniej to były tereny jak najbardziej antymuzułmańskie. Tutaj akurat, znaczy mówimy tak troszeczkę transgranicznie, bo to jest o wiele łatwiej wszystko zrozumieć troszeczkę, ponieważ nie możemy się trzymać tych granic, które są fikcją w dużej mierze i które tak właściwie no, proces ich ukształtowania się jest po prostu no, procesem politycznym, ale nienaturalnym. Zaraz do tego też wrócimy, przejdziemy. Jeszcze raz chciałbym dojść do tego punktu, który jest w jakimś sensie dla nas punktem wyjścia, bo obserwujemy teraz ten świat z pewnym też niepokojem, z pytaniami, co będzie dalej, jak to będzie wyglądało, na ile nowy, stary prezydent Stanów Zjednoczonych będzie miał wpływ na to, co dzieje się w regionie i kto będzie miał największy wpływ. Tu jeszcze jak mówiłeś o Betlejem i odzyskaniu o Jerozolimie, przepraszam, odzyskaniu budynków przez Władimira Putina, to warto to przypomnieć Państwu, podkreślić, czy się Państwo z tym zgadzają, czy nie. Takie są realia. Znaczy Bliski Wschód jest bardziej prorosyjski, ale na pewno jest zdecydowanie antyamerykański, za wyjątkiem Izraela, no bo to jest gwarant bezpieczeństwa Izraela. Generalnie Ameryki na Bliskim Wschodzie się nienawidzi. Trzeba to też jasno i wprost powiedzieć. Do tego się niewątpliwie przyczyniła w dużym stopniu też nieudana jedna i druga wojna w Iraku. Przechodząc teraz do tej kwestii. Świat po 7 października w 2023 roku. Widzieliśmy i widzimy do dzisiaj dosyć często wstrząsające obrazki z Gazy, chociaż ta nawała tych obrazów już jest zdecydowanie mniejsza niż na początku tej wojny, czyli październik, listopad, grudzień ubiegłego roku. Gaza to jest, proszę Państwa, taka przestrzeń jak warszawska Wola mniej więcej. To jest tego typu powierzchnia tego rejonu, tylko że z ludnością większą niż cała ludność warszawska z Obwarzankiem, to było ponad 3 miliony osób, tak mniej więcej. I znacznie młodszą. Tak. 70% to poniżej 16 roku życia. Dokładnie tak. I teraz tak, obserwowaliśmy liczne operacje armii izraelskiej. Widzieliśmy także takie operacje o małej skuteczności, a raczej wysokiej śmiertelności żołnierzy izraelskich. Raz tam próbowali wysadzić jeden budynek i tego samego dnia, to był taki chyba najbardziej sonny dzień dla armii izraelskiej, około 20 żołnierzy zostało zabitych i ciężko rannych, a budynku cywilnego nie udało się do końca wysadzić, zostali ostrzelani. Ale czy Izrael osiągnął cele polityczne i militarne, Pawle, w Gazie? To znaczy, czy odbito bądź odzyskano zakładników pojmanych 7 października w wyniku tej operacji w Izraelu? To jest pierwsza sprawa. Druga, czy schwytano, zlikwidowano, jak to się ładnie mówi w Izraelu, przywódców Hamasu, czy też odpowiedzialnych za tę operację, również za te porwania? I no właśnie, czy wojna osiągnęła swoje militarne cele, czyli Izrael zajął to terytorium, wypędził, czy tam przesiedlił ludność i sprawa jest zamknięta, załatwiona? No nic nie jest załatwione. Co więcej, trochę tak myśląc teraz, jakie były plusy, jakie minusy. To znaczy na pewno takim dużym plusem, jeśli chodzi o Izrael, okazuje się to, że ta Gaza nie stała się Stalingradem. To było takie pierwotne założenie. Tutaj jak wspomniałeś o poszczególnym incydencie, 20 żołnierzy, to nie mówimy o dużych kwotach. Tak? To są, jak ja pierwsze takie komentarze, jak i też w ogóle myśli, wyobrażenia były takie, że tutaj akurat Hamas zrobi Izraelowi Stalingrad. No bo ja przypomnę, w żaden sposób nie chodziło Hamasowi o to, żeby utrzymywać Gazę. To w ogóle jest poza, w ogóle nigdy nie możemy rozumować organizacji terrorystycznej, paramilitarnej, która w konfrontacji z regularną armią, żeby ona tutaj znaczy utrzymywała cokolwiek. Tak? Hamas, jak i też Hezbollah, jak i też inne organizacje mają główny cel. Najczulszym punktem w Izraelu są zawsze straty ludzkie, zawsze. Czyli, że generalnie ty mówisz o 20 żołnierzach. Bo premier musi się z tego tłumaczyć, bo to jest bo Izrael jest demokratyczny, tak? A potem jeszcze do tego są potężne dysproporcje ilościowe pomiędzy ludnością arabską i żydowską. No i też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, to Izrael jest państwem nowoczesnym, czyli też ma problemy swoje, to znaczy młodzież otyła i generalnie no, nie każdy się nadaje tam do tego, żeby biegać tam z 40-kilogramowym plecakiem. Nie każdy chce to robić. No i też na przykład teraz
teraz Netanjahu wszedł na kolejną minę. Kwestia to już jest zasadnicza, to znaczy jaka jest przyszłość poboru ortodoksów do armii izraelskiej. To jak właściwie wrogowie Netanjahu wsadzili go na tą minę i teraz Netanjahu stał się niemalże ultraortodoksem. No ale to już jest... Drobna uwaga dla państwa, ortodoksi nie muszą służyć w armii Izraela, są zwolnieni, a są jednocześnie to rodziny o największej dzietności, bo Izrael świecki, Izrael lewicowy, liberalny przeżywa te wszystkie same problemy, co Europa Zachodnia, czyli tak dwójka, jedynka na małżeństwo, no może trochę więcej niż w Europie, bo u nas to jest 1,43 czy tam 1,34. Jeśli chodzi o dzietność, to tam jest troszeczkę lepiej, ale to prawdziwą dzietność ortodoksji. No ortodoksi przebijają Arabów, tak? Jak ktoś już przebija Arabów, to to już jest naprawdę szatuba. Czyli tak 8, 8 Nie, to już jest drużyna piłkarska, jest więcej. Plus, tak? Dzisiaj przypada, znaczy nagrywam ten program trochę wcześniej, przypada 20. rocznica śmierci Ahmeda Yassina, założyciela i duchowego przywódcy Hamasu, dziadek, który był sparaliżowany przez całe życie, ale miał 11 dzieci. Obecny lider Hamasu Ismail Haniyeh ma 13 dzieci, 13 dzieci. Zresztą się ożenił ostatnio, miał już siódmą żonę. Wiemy o tym, że tam jest poligamia legalna. Tak więc oni te tematy, ale to ja mówię nieprzypadkowo, ponieważ chodzi o to, że ilość. To chodzi tylko i wyłącznie o ilość. Życie ludzkie ma naprawdę bardzo małe znaczenie. Tak? Zarówno dla Hamasu, jak i też w ogóle, jak ja często udzielając różnych wypowiedzi, tam patrzę na komentarze, że ludzie się ekscytują dziećmi z Gazy. To, proszę państwa, jeżeli lider Hamasu sobie wyprawia wesele, kiedy te dzieci z Gazy giną, no to proszę zobaczyć, jaka jest wartość tych dzieci Gazy dla... No każdy się swoimi dziećmi interesuje przede wszystkim, tak? Swoje naiwne... No po prostu no, nie ma tutaj... Ci ludzie nie mają żadnej wartości. Przepraszam, że akurat tak mówię, ale z perspektywy radykalnego islamu jest taki, że oni mają zabijać dla dżihadu i mają ginąć dla dżihadu. A to jest obojętne, tak właściwie ich życie jest zupełnie obojętne. I dlatego też Izrael wszedł w pułapkę. Znaczy chodzi o to, że jak wybuchła wojna, wspomniałeś o 70, to oczywiście pozostało najważniejsze, były dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że Izrael musiał odzyskać tych zakładników. Część ich już zostało zwróconych. Izrael bodajże chyba w wyniku działań specjalnych odbił 3 emerytów. Tak? No to ja wiem, że to jest bardzo brutalne, ale znowu emeryci, którzy tam dożyją sobie kolejne pięć lat, są mniej cenni niż ludzie młodzi, bo tam są ludzie młodzi przede wszystkim. Dzieci tam są. Tak? Ich Izrael w żaden sposób nie odbije. Albo już najprawdopodobniej nie ma kogo odbijać. Natomiast ja już tu nie chcę tutaj straszyć, bo jeszcze mówimy o sprawach, dzisiaj mamy święta, ale no, się zdarzają sytuacje takie, że ciała też są na wymianę i oni już dzwonią. Znaczy są takie sytuacje, że hamasowcy dzwonią tam do rodzin, czy chcesz kupić głowę swojego syna albo męża. No, wszystko tam jest dolarowe, wszystko, tak, haracz, tak, to jest świat praktyczny, tak, to nic się nie może zmarnować. Więc tutaj akurat z takim elementem zachowawczym, tak właściwie Izrael ma do czynienia, że śmierć cywilów tak właściwie jest tylko i wyłącznie korzyścią dla organizacji, dla Hamasu, a stratą wizerunkową dla Izraela, ale chodzi o to, że jak Izrael by marzył o tym, ja już tu mówiłem od samego początku wojny. Marzył o tym, żeby tych po prostu w końcu tych Arabów z Gazy wygnać. Nie ma takiej opcji, żeby ich wygnać. Po prostu zganianie z północy na południe. I teraz ludność z Rafah, która jest skupiona na południu, będzie maszerowała na północ. Zrobiły tam korytarze i ten. I generalnie z Gazy wyjście jest tylko jedne, do góry. Albo do dołu, w sensie, to już zależy od wierzeń religijnych, czy w ogóle ten, ale nie ma. Wiadomo, że można z Gazy wyjść za około od 5 do 8 tysięcy dolarów za łapówkę. Ale to mówimy o bardzo niewielkim procencie, wręcz chyba ten, no i oczywiście Egipcjanie tam mają, to też jest bardzo ważne do podkreślenia, że mają takie tam, są grupy, które to właśnie, znaczy za łapówkę tam jakoś przeprowadzają legalnie przez granicę w Rafah, tylko że takie przeprowadzone są, ma 24 godziny opuszczenia Egiptu. Swoją stronę. Oczywiście w żadnym kraju arabskim ta osoba po prostu nie zakotwiczy. Nie będę omawiał, dlaczego tak jest, tylko powiem, że są powody, dla których nikt nie chce tych ludzi. Generalnie są też bardzo poważne powody, dla których świat arabski tej Palestyny i Palestyńczyków nie chce.
To ten. Ale to nie wchodzimy w szczegóły, to już jest po prostu zbyt ważne nawet. Natomiast zbyt ważne i zbyt komplikowane w ten sposób. No bo też pamiętajmy o tym, to jak my patrzymy w Europie na świat, to nie jest uniwersalne. Tak? To nie jest tak. Świat islamu to świat islamu, judaizm to judaizm. Tak mamy. To są cywilizacje, które mają swoje lata i mają ten glejt tak właściwie na trwanie i funkcjonują raczej bez kryzysu. Natomiast o co chodzi? Że kiedy była kwestia podstawowa, czyli co zrobić, to wydawało się od razu, że nie ma możliwości odzyskania zakładników. Albo w większości, albo na całości, albo jakiejś dużej części. I widzimy, że pierwsza wymiana, która nastąpiła, to tam chyba 200 osób zostało wypuszczonych z Gazy, tak? A kilka tysięcy bodajże Palestyńczyków wróciło z izraelskich więzień. I wydawało się, że raczej będzie szło w tym kierunku. To znaczy, że wojna będzie bardzo ograniczona, tylko i po prostu będzie kwestia wymiany. Dlaczego tak właśnie Netanyahu się na wojnę zdecydował? Ponieważ Netanyahu wiedział o tym, że jeżeli on nie zrobi tej wojny, to on za miesiąc będzie miał podobną sytuację. I teraz wiemy o tym, że będzie miał podobną sytuację. On albo jego następca za 5 lat, 10 lat, obojętne. Obojętne, bo generalnie jak coś się sprawdza, a się sprawdziło, no to dlaczego tego poprzestawać? Ja tu się odniosę do tradycji beduińskiej. Gaza jest terenem pustynnym. Tam już jest Badawi, czyli tu już jest, my mówimy o Beduinach. Jak wyglądały tak właściwie funkcjonowanie pomiędzy felachami, czyli chłopami i Beduinami? To, że Beduini non-stop najeżdżali tych felachów, tak? I felachy musiały non-stop się opłacać. I tak to wyglądało tysięcy lat de facto, tak? Więc tak właśnie ten rajd Hamasu z Gazy, no to był takim rajdem beduińskim de facto, tak? A to oznacza, że jak się raz udało, to się będzie kontynuować i dalej kontynuować. No i tutaj akurat, co akurat jest bardzo ważne, moim zdaniem, to, że towarzystwo generalnie jest mocno niepocieszone z tego, co się stało. To znaczy towarzystwo, to ja tu mówię już o poważnych graczach powiązanych z Iranem, oni są mocno niepocieszeni z tego, co się stało, no bo generalnie Hamas dokonał najprawdopodobniej falstartu. Tutaj była szykowana większa impreza. W swoim miejscu i w swoim czasie Hamas tak jakby się wyłamał, dokonując tym samym totalnego zaskoczenia Izraela. No ale jednak ten efekt był, pomimo to, że był piorunujący i uderzający, to jednak był o wiele niższy niż to, co się szykowało. No i też przede wszystkim druga rzecz, Hamas przechodzi do podziemia. To znaczy Izrael... Jest jeszcze taka jedna rzecz, Pawle, o którą chciałbym cię dopytać, bo ona pojawiała się w prasie amerykańskiej i to nie jakiejś tam prasie podziemnej, tylko jak dobrze pamiętam, albo w Washington Post, albo w New York Times, artykuł sprzed kilku lat sugerujący, że Hamasowi opłacał się Benjamin Netanyahu. Z jakiego powodu? W ogóle generalnie na Bliskim Wschodzie opłaca się Benjamin Netanyahu. To jest wspaniały człowiek. Ale mówiąc, znaczy, nie, ale chodzi o to, że Netanyahu rządził 14 lat Izraelem, tak? I dopiero 13, z jedną drobną przerwą. Ale tak to się mu zbierało 14 lat i dopiero 13 feralnego roku mu się trafiło takie coś. A tak to było przez cisza i spokój. Ja byłem pod koniec grudnia 2022 na granicy z Libanem po stronie izraelskiej. Ja widziałem tam fabryki, które się budowały. To był teren zawsze zostawiony, bo wiedzieli, że będzie wojna kiedyś z Hezbollahem. Zostawiamy ten teren. Ja już widziałem fabryki. Już tam były normalne fabryki budowane, no bo wyszli z założenia takiego, że we wrześniu 2002, tak? Zostało podpisane porozumienie gazowe, znaczy odnośnie linii demarkacji Wybrzeża Morskiego, to już generalnie jest cisza i spokój. Także nikomu się nie opłaca funkcjonować teraz w jakimś takim... Oczywiście będą pozy różne tam, groźne miny, tak? No bo Netanyahu jest mistrzem tego. Netanyahu zawsze straszył, chodził po CNN-ach, wygrażał, ale nic za tym realnym nie, po prostu nie stało. I każdy to rozumiał, tak? On się zachował jak typowy bliskowschodni wataszka, który dużo gada, nic nie robi.
i po prostu wziąć Netanyahu i wziąć Abu Marzuka, czy Abu Obejdę. Abu Obejdę jest rzecznikiem Hamasu. No to jakby się wzięło kontent jednego i drugiego i jakie to są farmazony i jakie to jest skala tak właściwie, że nic za tym nigdy nie stało, to jest, po prostu mamy jeden do jednego. Tak? Czyli generalnie dla całego tego dla całego Układu Bliskowschodniego Netanyahu był idealny, jest idealny, a teraz przyjdzie nowy i nie wiadomo, co będzie, jeżeli przyjdzie nowy, bo to nie jest takie oczywiste. Natomiast Netanyahu wie o tym, Netanyahu i Hamas ma jeden wspólny cel. Nie może powstać Palestyna. To dla Netanyahu nie może powstać Palestyna, no bo w ogóle to jest zaprzeczenie w ogóle jego kariery politycznej, dziedzictwa politycznego i w ogóle całego jego istnienia, jak i też frakcji politycznej, a dla Hamasu również, ponieważ Hamas chce mieć Palestynę, islamską Palestynę zamiast Izraela i zamiast autonomii palestyńskiej, czyli jest wspólny tutaj mianownik. I to też trzeba tutaj, to nie jest w żaden sposób szokujące, bo jak ktoś pojedzie do Izraela, do Palestyny, czy w ogóle do jakiegoś innego kraju Bliskiego Wschodu, to się zorientuje to, że najważniejsza to jest codzienność. To, że my w Europie sobie zwracamy uwagę na te tereny, jak coś się dzieje. Natomiast ja pamiętam kiedyś w Libanie miałem taką sytuację, że ja widziałem, jak rakiety latały, bodajże Tomahawki, które Trump na Syrię puszczał. No to było takie wydarzenie, że po prostu leżałem na leżaku i patrzyłem w górę, tak? I to jeszcze było nocą, więc to akurat było zauważalne, ale czy to zmieniało moje życie w tamtej chwili? W żaden sposób, po prostu było wydarzenie i później sobie w internecie czytałem o tym wydarzeniu, tak? No bo po prostu najważniejsza jest codzienność i zarówno palestyńska gospodarka jest zupełnie zintegrowana z izraelską, jak i też generalnie Hamas jako ruch, który ma prawie 40 lat, no to jest częścią pewnej rzeczywistości i teraz Hamas, który będzie przychodził do podziemia, tak właściwie to w ogóle jeszcze jeden wątek powiem, że Hamas generalnie jeszcze miał ten sam problem, co na przykład w Europie, albo na przykład w Polsce niektórzy uważają, że na przykład są partie, które są dziaderskie, tak? No to Hamas był uważany za dziadersa na arenie palestyńskiej sceny radykalnego islamu. No bo oni rządzili, tak? Od 2007 roku niepodzielnie rządzili, a pojawiali się młodzi i gniewni. I ci młodzi gniewni tak właściwie się buntowali Hamasowi. I były bunty. W sierpniu zeszłego roku były najpoważniejsze protesty antyhamasowe w Gazie. Tak więc ta wojna tak właściwie przyszła też mocno na rękę Hamasowi, no bo teraz cała ta opozycja względem Hamasu już jest zupełnie odsunięta. Druga rzecz jest taka, że co prawda Hamas straci te frukty, które miał między innymi z tego, że organizacje międzynarodowe musiały w jakiś tam sposób te pieniądze wpuszczać do Gazy. No i Hamas zawsze gdzieś tam z tego sobie ćknął. To, że jednak tutaj jakieś zwroty VAT-u były dla robotników, no Hamas sobie, ja to mówię, w jaki sposób sobie ćknął. Chodzi o to, że każdy sprzedawca butów, czy bananów, czy szawermy musi płacić 20% składki na Hamas. To nie ma dobrowolnej składki, tylko jest po prostu przymusowa, tak trochę jak u nas ZUS, tak? Ale no tam jest Hamas, tak? Tylko że Hamas ci wcale nie gwarantuje leczenia ani emerytury, bo po prostu chcesz czy nie chcesz, musisz płacić, tak? To w twojej sprawie walczymy w końcu, tak? Więc chodzi o to, że teraz Hamas przechodzący do podziemia, a już przyszedł do podziemia, dalej kontroluje sytuację. A powiem dlaczego. Ponieważ my o tym sobie nie mówiliśmy wcześniej, ale to też musimy zawsze rozumieć, co jest czym. Strefa Gazy to jest 80% uchodźców i 20% autochtonów. To 80% uchodźców to jest Hamas. Tak, jeżeli patrzymy na biografię Hania, Mashal, Abu Marzuk, Mohammadiyev, Yahya Sinwar, tak, ten teraz jest ten Marwan Issa, wszystko to są uchodźcy. Natomiast te 20% to jest około 7-8 klanów, które są trzymające władzę. To znaczy, one by chciały trzymać władzę, ale nazwijmy to w ten sposób, że zawsze były jakoś tak troszeczkę z boku, jeśli chodzi o ten ruch, o Hamas. No i one generalnie robiły biznes. Ponieważ w Gaza City też było taki, nazwijmy to mini Dubaj, tak? Co prawda tam Saudowie i Katarczycy doskonale wiedzą, kto ich tam okradł i oni dobrze robią, że z tej Gazy nie wychodzą, ale chodzi o to, że no, im tutaj jest teraz taka koncepcja się pojawiła u Netanyahu, żeby nową administrację w Gazie powołać właśnie z tych 20%. Dogadać się z tymi klanami. Okazuje się, że już kilku reprezentantów tych klanów, którzy wyrazili gotowość rozmów z Izraelem, już nie żyje.
podziemie działa. Czyli że generalnie cofamy się teraz do lat 80., 90., czyli mam tak jakby pełne kółeczko, tak? I to wszystko idzie cyklami. To znaczy, no i za kilkanaście lat będzie, znaczy, za kilkanaście lat będzie kolejny cykl. Kiedy to Hamas znowu tak właściwie wygoni tych narzuconych przez ten. Ale o co chodzi? Dlatego Netanyahu kombinuje teraz właśnie z jakąś tam nową władzą pod żadną flagą. Po to, żeby nie mieć państwa palestyńskiego. No bo jeżeli by Abu Mazen, jeżeli autonomia palestyńska by przejęła kontrolę nad Gazą, jeżeli by Abu Mazen, czyli prezydent autonomii palestyńskiej, zrobił wybory, no jeżeli ten Abu Mazen by powiedział, okej, dobra, darujemy sobie kwestię lokali wyborczych w Jerozolimie, ale świat by uznał te wybory za demokratyczne, mamy państwo palestyńskie, mamy państwo palestyńskie z Hamasem w koalicji rządowej. No, Netanyahu słusznie, trzeba mu przyznać rację, że nie może być taka sytuacja, że Hamas dokonując takiego napadu zostaje gloryfikowany i gratyfikowany władzą i państwem, które i tak by te państwo całkowicie by, tak jak Hezbollah Liban podnaża, tak, znaczy w sensie podkopuje, ale to już jest inna sprawa, tak, to już byśmy mieli kolejny etap tego konfliktu, który by dalej by de facto funkcjonował, ale już na mniej korzystnych dla Netanyahu warunkach. Tak więc no, doszło do przeorania Gazy. No i też tutaj już w ostatnich dniach doszło do takiej informacji, że około 650 hamasowców się poddało. No to nie wiem, czy państwo śledzą ten konflikt, ale jak o tym słyszą w Jemenie, albo w Libanie, albo w Teheranie, to się śmieją, tak? Co to jest za towarzystwo, tak? No nikt nie widział nigdy IRGC, czyli Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, wycofującej się lub poddającej się. Jemenczyków, Huti nikt nie widział nigdy poddających się, uciekających. Hezbollah też nikt nigdy nie widział uciekających, poddających się. A okazuje się, że akurat tutaj Hamas no, nie zrobił Stalingradu, chociaż miał ku temu dobre warunki, tak? W pierwszej pogadance z Hasanem Nasrallah mówił otwarcie, Rafa, Han Yunis, Gaza, prawda? Weźcie z nas przykład. W 2006 roku, bo w 2006 roku Izrael przez 33 dni nie przeszedł linii 3 kilometrów. W sensie oni wyjechali do Libanu głębiej oczywiście, ale jest tak zwana pierwsza linia od miejscowości Nakura do miejscowości Hasbaya. To jest tak właśnie od Morza Śródziemnego do granicy z Syrią i to jest tylko jeden cały rząd miast i wiosek szyickich. No i Izrael przez 33 dni nie przejechał tych wiosek. A to jest 3 kilometry od granicy, słownie płot w płot. I, no a tutaj jeśli chodzi o Gazę, to Hamas nie postawił żadnych warunków konkurencyjnych armii izraelskiej. Armia izraelska, która moim zdaniem w dalszym ciągu chyba powinni patrzeć racjonalnie na rzeczywistość, że Hamas nie był przeciwnikiem, nie okazał się przeciwnikiem na tyle wymagającym, żeby tutaj sobie wręczać medale, no bo takie są fakty. Dobra, wiele różnych nowych możliwości, wariantów taktycznych, no i też przede wszystkim wdrożenie tego IL na szeroką skalę do działań wywiadowczych, kontrwywiadowczych, do rozpoznania. Oczywiście będzie analizowane później, ale no Hamas nie stał się przeciwnikiem takim, żeby tutaj Izraelczycy w pewien sposób no, się bali tego Hamasu, tak? No szok dalej pozostaje ten 7-10, jak do tego doszło, ale nie to, co się stało po tym, tak? To znaczy, jak już jakieś tam pierwsze relacje dochodzą ludzi, którzy z tej Gazy skończyli służbę, czy na jakieś przepustki gdzieś tam trafiają, no to nie widzimy ludzi przerażonych, tak? No widzimy ludzi, znaczy żołnierzy, tak? Którzy po prostu no, wykonują swoje działania, ale no to nie jest ten przeciwnik, tak? To nie jest przeciwnik, przed którym naprawdę by się bali, tak? No dobrze, a dlaczego Egipt zbudował tak potężny mur na granicy ze Strefą Gazy? To dla państwa, którzy kiedyś byli, nie wiem, na wakacjach w Egipcie, a na moment chcieli wpaść do Izraela, przekracza się punkt graniczny na granicy właśnie z Izraelem, a w tej chwili tam powstaje i jest umacniany ogromny mur po stronie Egiptu. No cóż, no tutaj chcesz, żeby mówił o tematach, które po prostu no, nie powinno się mówić, a znaczy nie powinno się mówić z kilku względów. Chodzi o to, że
Po pierwsze, nie za bardzo my rozumiemy, co to znaczy sformatowanie radykalnym islamem. My tego nie rozumiemy. To jest coś o wiele gorszego niż na pewno o wiele skuteczniejszego niż to, co robili chociażby komuniści na swoich terenach podporządkowanych, czy też w PRL, tak? No bo przede wszystkim chodzi o to, że Hamas wychował sobie społeczeństwo od żłobka do nagrobka, tak? Hamas jest powiązany z Bractwem Muzułmańskim, Egipt zwalcza Bractwo Muzułmańskie. To jest bezwzględne w ogóle w żaden sposób. My tego nie rozumiemy, tak? Dla nas to są muzułmanie, to są muzułmanie. My tych niuansów nie rozumiemy, dlatego też ja unikam tego tematu. Znaczy, jakby się w niego wgryźć, to są naprawdę fascynujące sprawy, ale no, jesteśmy w IPN-ie, a nie w meczecie, tak? To jest ten. Druga sprawa jest taka, że Egipt ma 110 milionów ludzi. 90% to jest biedota. Więc oni nie chcą mieć kolejnych 2 milionów wrogiej wobec siebie ludności, która by po prostu rozsadzała ten porządek od wewnątrz. To są ważne niuanse, tak? Pamiętajmy o tym, że władza w świecie arabskim to jest oczywiście autorytarna i zawsze tam jest pewnego rodzaju jakiś kompromis z meczetem. No bo władza i meczet muszą być ze sobą. No i jak przyjdzie 2 miliony Palestyńczyków, którzy tak właśnie będą podważali te relacje, które są jakieś tam ułożone w Egipcie, one nie są najlepsze z możliwych, ale one są takie, jakie są, no to tutaj władza się tego bardzo boi. Kolejna rzecz jest taka, że Egipcjanie generalnie no nie za bardzo tych Palestyńczyków lubią, ale Egipt jest po prostu biednym krajem, tak? I co innego jest, jak pomoc humanitarna idzie z Emiratów Arabskich, z Arabii Saudyjskiej, tak? To jest trochę zrozumiałe, tak? Ale sam Egipt, prawda, jest potrzebujący. No i po co tutaj tak właściwie jeszcze Palestyńczykom płacić, tak? No to są rzeczy, które po prostu mogą rozpalić ten kraj, tak? Taką anotację dodam, że w ostatnich dniach Ursula von der Leyen była w Kairze i dogadali się z prezydentem Abdel Fattahem al-Sisim, że Egipt jest w tragicznej sytuacji w związku z tym, że raz rebelianci Huti no niemiłosiernie tak właściwie tutaj bałaganiąc na Morzu Czerwonym i na Morzu Arabskim i na Oceanie Indyjskim doprowadzili do tego, że kanał Suezki przestał być używany tak hurtowo, jak był, bo Sinabab al-Mandab jest po prostu omijana w dużej mierze przez szczególnie zachodnie okręty i też firmy transportowe. No to po pierwsze Egipcjanie tracą, a po drugie też Egipt żyje z turystyki i też turyści omijają Egipt w związku z niepokojami w regionie, które są w pewien sposób oczywiście tutaj zauważalne też i w Egipcie. Tak więc tutaj Egipcjanie oczywiście mają inny problem, że jest wojna domowa w Sudanie, która w ogóle jest tak właśnie nieodnotowywana chyba bodajże przez media w ogóle, ale tam 7 milionów uchodźców wewnętrznych. No i oczywiście Bruksela ma bardzo duży strach przed tym, żeby nie było kolejnego frontu imigranckiego, tym razem z Aleksandrii, która tradycyjnie była przedmieściami Rzymu, jak wiemy. No i żeby po prostu milionami ci uchodźcy z Sudanu plus egipska biedota, po prostu żeby nie trafiła tam na drugą stronę Morza Śródziemnego, która jest de facto tylko kałużą śródziemną. No i generalnie tutaj, bo dla Egipcjan o wiele ważniejsze jest, Egipcjanie, jeżeli tam zniknie 10 milionów ludzi, to oni tego nie zauważą nawet, tej biedoty, tak? No ale jak dostaną 7,5 miliarda euro, to już to zauważą, tak? Szczególnie prezydent Abdel Fattah al-Sisi. Więc to jest ważne. Generalnie tutaj, jeśli chodzi o kwestię palestyńską, to ona, no świat arabski ją troszeczkę inaczej rozumuje. Rozumuje, bo to jest część ich świata,
My tego nie dostrzegamy, tak? No bo dla nas Europa jest tak właściwie stworzona z różnych grup etnicznych, językowych, religijnych. Co więcej, my akurat tutaj każdy z każdym wojował, miał jakąś historię. No tutaj oczywiście ta historia na Bliskim Wschodzie jest o wiele, wiele szersza, o wiele dłuższa i tak dalej, no ale mniej więcej tak się to wszystko układało mniej więcej od epoki perskiej, że te imperia, jak już opanowało Mezopotamię, to opanowało Egipt. Tak? Że bardzo, bardzo często ludzie sobie wyobrażają, że na Bliskim Wschodzie to jest taki obszar wiecznych wojen, a to jest no, po prostu nieprawda, no bo po prostu chodzi o to, że jak było imperium jedne X w jednej części, to też było i w drugiej części. Tak? Jak po prostu popatrzymy sobie na mapy w podręcznikach, no to imperium perskie, Grecy, Rzymianie, Arabowie, Fatymidzi, Abbasydzi, tak? Turcy, no to wszystko to było to samo. Tak? Ten jeden pas i tam nie było tak jakby takich sporów, co, gdzie i dlaczego, też nie było wytyczonych granic, to jest bardzo ważne. I te problemy z granicami pojawiły się dopiero na początku XX wieku, kiedy się pojawili obcy. A no właśnie, to jesteśmy w 1920 roku, po zakończeniu I wojny światowej. Te granice na Bliskim Wschodzie są takie charakterystyczne. Ekierka, kątomierz i linijka. Mamy drugiego sąsiada, południowy wschód, o Egipcie już powiedziałeś, Jordanię, gdzie zdaje się być dla każdego, kto z Państwa był w Ammanie i generalnie w Jordanii, najbardziej uporządkowany świat, ale przez wiele lat to był świat na przykład w dużym zainteresowaniu Mossadu, ponieważ w Ammanie różni, groźni ludzie dla zagrażający bezpieczeństwa państwa Izrael przebywali bądź uciekali. To był bardzo cenny kontakt czy cenny paszport, żeby móc uciec do Ammanu i skryć się przed Mossadem i przed Shin Betem. No cóż, Jordania jest bardzo ciekawym państwem. Tak, no królestwem przede wszystkim, któremu ja osobiście bardzo kibicuję, bo tutaj akurat wspomniałeś o tym, że akurat jest uporządkowany. 80% ludności poddanej króla Abdullaha to są świadomi narodowo-palestyńczycy. I no, tamten nacjonalizm, chociaż znowu nie lubię tego słowa, ale znaczy nie lubię tego słowa w kontekście bliskowschodnim, ale nazwijmy to ta świadomość regionalna palestyńska jest bardzo, bardzo mocno eksponowana, ale też z pewnymi ograniczeniami, znaczy jest pewnego rodzaju limit. I poza ten limit już nie przekraczają, bo mają do czynienia z Beduinami, a to już przestaje się być dla kogokolwiek opłacalne, żeby mieć do czynienia z bezpieką. W ogóle rozmawialiśmy o Egipcie. Kilka dni temu doszło do takiego bardzo przykrego incydentu, że jeden Włoch został zamordowany w Egipcie. Przypadkowo został wzięty za szpiega, ale po prostu nie przeżył tortur, tak? Na posterunku. No, po prostu nikt nie chce mieć do czynienia, nazwijmy to, z takimi problemami. Natomiast Jordania jako w ogóle, jako byt, to jest oczywiście troszeczkę fikcja. To znaczy rodzina panująca jest z Hidżazu, czyli z terenów, które dzisiaj są w Arabii Saudyjskiej, tam jest Mekka i Medyna. Rodzina Ibn Saud wypchnęła Haszymidów z tego terenu. Haszymidzi generalnie, którzy poparli Anglików, no była tak jakby troszeczkę miała wiele nieszczęścia, ponieważ zajęli Damaszek, a Damaszek trafił się do Francuzów, więc Francuzi tak właściwie usunęli Haszymidów. Anglicy zainstalowali jednego Haszymidę w Bagdadzie. To poważna sprawa. Bagdad, no to przecież bardzo poważna sprawa. Natomiast no, niestety król Faruk został zamordowany w 1958 roku i po tamtej pory wszystko już tak właściwie się powaliło w tym Iraku. No Jordania najbiedniejsza z tego wszystkiego, tak właściwie jakoś splotem różnych okoliczności szczęśliwych lub nieszczęśliwych, no jakoś trwa, tak? Ale muszę to zasygnalizować, że w tej wojnie pojawiają się bardzo wrogie sygnały, tak? Jeśli chodzi o pewne sprawy w Jordanii. Kilka dni temu doszło do takiej ciekawej wymiany pomiędzy przemytnikami narkotyków z granicy syryjskiej, ponieważ trzeba to od razu powiedzieć, że IRGC, przemyt narkotyków i dżihad to jest jedno i to samo. I po prostu z terenów syryjskich kontrolowanych przez IRGC poleciały drony na teren królewski, a z terenu królewskiego poleciał F-15
35. Więc no to, tutaj są takie pewne, to są bardzo ważne sprawy, które po prostu są no, złowrogie, tak? No właśnie jak się pewne procesy rozpoczynają, to i też się trudno skończyć, tak? Natomiast jeśli chodzi w ogóle o Jordanię, to od razu trzeba też powiedzieć, że w Izraelu, znaczy przede wszystkim syjoniści, mieli różne koncepcje co do tej Jordanii. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Przyjechali jacyś tam z jakichś sztetli w ogóle z Niemiec i jeszcze mają jakieś koncepcje, tak? W ogóle, to jak to jakiś Arab słyszy, to w ogóle Habibi, kim w ogóle, co wy to robicie, tak? I to też od razu trzeba podkreślić, że akurat ta wojna też wykazała, obecna wojna, że Izrael bez Ameryki nie przetrwa. Momentalnie, tak? Już Nasrallah to powiedział, że już nawet w pierwszej pogadance tej najważniejszej jeszcze tak machnął nad ręką, że teraz przechodzimy do poważnych spraw, tak? I tam rozpoczął mówić o Ameryce. Natomiast jeśli chodzi o lata 20, no to przede wszystkim syjoniści nie byli za bardzo pocieszeni z tego, co Anglicy z Francuzami robią. Ponieważ oni mieli inne koncepcje granic. No mieli przede wszystkim takie, które były po pierwsze oparte szerzej na Biblii, ale też i bardziej na strategii, ponieważ jak Anglicy z Francuzami tam dzielili pomiędzy sobą, no to dokonywali często tak jakby no, terenu, który był im nieznany i obojętny. Syjoniści generalnie wychodzili z założenia takiego, że oba brzegi Jordanu mają być ich. Oba. Jest to związane między innymi z tym, że no po ilość terenu pustynnego, o którym my mówimy, bo to my mówimy o terenach na wskroś pustynnych, tak, na 80% to są tereny pustynne, mówiąc o Izraelu i o Jordanii, no to jest przede wszystkim to, że każde drzewko de facto się liczy, każdy strumyk wody się liczy, to jest jedna rzecz, no i też tam, gdzie jest po prostu roślinność, gdzie są warunki do życia, tak, no bo też mówimy o ludziach, którzy 100 lat temu mieli ograniczone możliwości funkcjonowania, tak, klimatyzatorów nie było, tak, więc notabene dopiero w ostatnich latach Irak zapłacił Iranowi 10 miliardów dolarów, czy Amerykanie się zgodzili na to, żeby Irak zapłacił Iranowi 10 miliardów dolarów za prąd, bo swojego czasu Irańczycy wyłączali w Iraku prąd w czerwcu albo i w lipcu i w sierpniu, czyli klimatyzacji nie było też. To ludzie po prostu wychodzili masowo na protesty, tak? Pierwszy raz w ogóle chyba z czystego serca. Natomiast chodzi o to, że po prostu z ich perspektywy to oba brzegi Jordanu powinny być ich, a miasto Akaba powinna być ich. To, że oczywiście oba brzegi rzeki Jarmuk, no i też ta granica miała się opierać na rzece Litani. To jest o tyle ważne, Litani to jest rzeka w południowym Libanie. I to znaczy, to jest o tyle ważne, ponieważ jak zawsze zarówno antysemici, jak i też tutaj zwolennicy różnych teorii spiskowych uważają środowiska syjonistyczne za wszechwładne i po prostu wszechpotężne, no to tak tutaj tak właściwie Anglicy z Francuzami to mieli dosłownie gdzieś to, co tutaj domagają się Żydzi, no bo ten mandat Palestyny, który został wykrojony, no to był taki, no... No, najlepsze kąski to jednak tam, znaczy dobre kąski tam akurat nie trafiło tyle tych dobrych kąsków, ile mogło. Tak? To zresztą jest też podkreślane na przykład w takich książkach historycznych dotyczących powstawania służb Izraela. No to gdzie one sprawdzały się w boju, proszę Państwa? Przede wszystkim w walkach z Czarną Sotnią. I ci, którzy walczyli z Czarną Sotnią bądź z carską ochroną, uciekali do ówczesnej Palestyny i walczyli tam na miejscu z Brytyjczykami, mordując również policję brytyjską. No tak, no bo akurat generalnie... Znaczy, to akurat trzeba tutaj akurat na to wiedzieć, że akurat no, perspektywa syjonistów była akurat troszeczkę szersza niż... No i musieli się zgodzić z pewnymi faktami. A fakty dokonane były takie, że w 1923 roku... Tylko jeszcze jedną rzecz, bo ty, Pawle, mówiłeś, to jest też bardzo ważne, to jest kompletnie, to trzeba zobaczyć topografię w ogóle miejsca. Bo głównym problemem w wielu tych rejonach od zawsze był problem wody. Przede wszystkim. To jest najbardziej strategiczna i najcenniejsza rzecz na Bliskim Wschodzie. Nie bez powodu, jak znamy przypowieść o Kanie Galilejskiej, kiedy Pan Jezus mówi do sług, napełnijcie stągwie wodą, to jest w ogóle niewyobrażalne na tamtym terenie, bo w Kanie Galilejskiej ówczesnej na przykład nie było w ogóle studni. Więc napełnienie stągwi
wodą, to są jakieś dziesiątki bezcennego płynu, jakim była woda. Tam wodę wydatkuje się bardzo rozważnie, a wiele bardziej niż u nas. Znaczy, no to też trzeba teraz powiedzieć, że Brytyjczycy w latach 30. wyliczyli, że więcej niż milion osób ówczesny mandat palestyński jest tak właśnie, no, nie wyżywi. Że więcej niż milion osób równocześnie nie może mieszkać, a w chwili obecnej mieszka tych ludzi ponad 15 milionów, 16 prawie. No i to jest niezwykle istotne. Natomiast jeśli chodzi o, bo tutaj jakie były fakty dokonane? To, że w latach 20. Anglicy odseparowali Jordanię od mandatu Palestyny, niejako tworząc pewne fakty takie, że po obu brzegach Jordanu były te same rodziny. To mówię oczywiście o rodzinach arabskich, tak, te same klany. Tylko po prostu no, w pewnym momencie administracyjnym po prostu ktoś to linijką przyciągnął i postawił na rzece Jordan, która jest strumyczkiem de facto, w naszym rozumieniu strumyczkiem, w naszych warunkach geograficznych, postawił budkę ze strażnikiem, który tak właściwie jak mu się chciało, jak mu się nie chciało, bo tam jest strasznie gorąco, to po prostu sprawdzał czyjeś dokumenty, tak? I po prostu od tej pory, że tutaj panował król Abdullah, a tutaj był mandat brytyjski, ale po obu stronach w sumie Brytyjczycy rządzili. Ale to już jest, było bardzo, bardzo, bardzo ważne, ponieważ później cały ten proces, kiedy to przy ONZ już funkcjonującym, kiedy to mandaty tak właśnie stawały się państwami, no już pewne fakty były dokonane i już ich nie można było przeskakiwać. To jest ten. Chodzi też o to, że monarchia haszczymicka panująca w Jordanii miała inną perspektywę na państwo Izrael niż sąsiedzi. Zupełnie inną. Ponieważ Jordania była na tym wschodnim brzegu, tak, wschodnim brzegu, tak właściwie no, miała jedno okienko na świat zewnętrzny, który był portem w Akabie, na którym wtedy tylko wielbłądami można było dojechać. No miała bardzo ograniczone możliwości, no a rodzina jest bardzo poważna i no chciała też rządzić. Miała też oczywiście dobre notowanie u Brytyjczyków. Tym samym sposobem Brytyjczycy no, zapewnili pewien kapitał do tego, żeby no, ten Amman powstał niejako na wiosce czerkieskiej. Tak, no bo to była wioska. Tak, to tak jak na Bliskim Wschodzie, po prostu to było miasto znane od czasów asyryjskich, albo nawet jeszcze wcześniej amonickie, tak, jeszcze przedbiblijne. Ale chodzi o to, że w XX wieku to była już po prostu wioska czerkieska i tam były tylko ruiny tego amfiteatru gdzieś tam wystające. Ktoś może się żachnąć, Czerkieska, Kaukaz. No tak, Czerkiesi tam dotarli, zresztą jedno z najstarszych miast na świecie zajmują prawie w całości już potomkowie tych Czerkiesów, wygnani w XIX wieku przez cara najpierw do Bułgarii, a potem z Bułgarii wygnani do Transjordanii, gdzie się osiedlili. Nawet jest taka honorowa, nie wiem jak to nazwać, grupa, batalion, kompania przy królu haszymickim Czerkiesów. No tak, no, ale Czerkiesi są muzułmanami. Tak? Pamiętajmy o tym, że kiedyś Taokat był największy imperatyw. Tak? Znaczy w sumie w świecie na Bliskim Wschodzie dalej jest. Więc ten. Natomiast chodzi o to, że król Abdullah miał troszeczkę inne spojrzenie. No bo on wiedział o tym, że jego sąsiedzi zjedzą od razu. Raz, że po pierwsze w Syrii był bardzo silny rozczarowanie postawą Francuzów i Anglików w sumie też, to, że zamiast Wielkiego Królestwa Arabskiego powstało coś, co oni w ogóle nie rozumieją, tak? No bo to, o czym my mówimy, o tych krainach wszystkich, w języku arabskim to się nazywa Bilad el-Sham, krainy syryjskie. To jest Syria. Dzisiaj jak się pojedzie do Damaszku, to tam na mapach w to, że to jest wszystko Syria. To jest tak zwana Wielka Syria. Koniec i kropka. I generalnie sami Palestyńczycy 100 lat temu jakby się zapytało kogoś, kto dzisiaj się uważa za Palestyńczyka, tylko jego pradziada, to by się powiedział Syryjczyk, Syria, tak? To jest bardzo ważne. Ale te granice mandatowe wszystko ustalił, pewne rzeczy ustalił. Natomiast jeszcze taka ciekawostka, że te brygady Hamasu, te bojowe brygady Hamasu nazywały się Izzeddin al-Qassam. Tak? Czyli to jest od bojownika, który przywędrował z Aleppo,
który tak właściwie nawieść o tym, że ta Filistyni się coś tamten, no bo to był pas transmisyjny, tak, to wszystko było razem zawsze i te rodziny po prostu było tak, że część tu osiadła, część tam i ten. Natomiast chodzi o to, istotne jest wytłumaczenie Jordanii, ponieważ to jest bardzo, bardzo kluczowe, to, że Jordańczycy się, znaczy król w Jordanii się bał o to, że Syryjczycy go zjedzą, to, że go Saudowie zjedzą, to, że generalnie Egipcjanie go zjedzą, to wybrał sojusz z Izraelem. Oczywiście po cichu. Po cichu i akurat, akurat tak zwany Legion Arabski, szkolony przez Brytyjczyków, i który tak właściwie no, pobił armię Izraela, pobił Hagane, Irguny i te wszystkie sploty różnych organizacji, z których powstał IDF później, znaczy, no, po wojnie, znaczy IDF powstał wcześniej, w trakcie wojny, tak, ale no, nazwijmy to jednak, te podziały były bardzo widoczne w wielu różnych miejscach, ale pod Latrun, jak i też w bitwie o Jerozolimę, no to Legion Arabski wygrał. Dowodzony i to akurat było de facto, tak właściwie to król Jordanii no, uzyskał tereny, które były dla niego niezwykle ważne. To znaczy, po pierwsze, bardziej zaludnione i bardziej cywilizacyjnie stojące wyżej. Po drugie, to, że akurat mógł z nich mieć jakikolwiek dochód. Po trzecie, akurat była kwestia teraz, no niechcący wszedł na pole minowe, to się nazywa kwestia palestyńska. Ponieważ jak w 1949 roku zakończyła się wojna, pierwsza wojna arabsko-izraelska, to tereny zachodniego brzegu Jordanu i wschodniej Jerozolimy wcale Palestyną nie były. Tylko był królestwem Jordanii, Transjordanii wtedy, tak? Gaza wtedy należała do Egiptu. Nie była częścią Egiptu notabene, ale tam no, też to nie była częścią Palestyny żadnej. Tam był komitet palestyński, to w ogóle był jakiś surrealizm tam powstał, ale fakty są takie, że no, no nie było tam Palestyny, tak? No, to było tak jakby integralna część, no trochę, to trochę przypomina, nie wiem, jakby jak Litwa Środkowa, czy jak Małopolska Wschodnia, także po prostu w pewnym momencie to może gdzieś tam było jakieś takie dywagacje, ale po 50 roku, po konferencji w Jerycho, kiedy to król Abdullah tak właściwie no, dogadał się z tymi rodzinami najważniejszymi na zachodnim brzegu i w Jerozolimie, to już było oczywiste, okej, dobra, już zapominamy, nazwijmy to jakiś tam Filistyni, jesteśmy częścią projektu jordańskiego, to wszystko, tak? Notabene Izrael zrobił to samo w 67 roku. Czyli, że znowu wziął tych samych Muqtaras, czyli tych szejków, no i powiedział, tam Moshe Dayan powiedział, była taka słynna rozmowa jakimś tam szejkowi z okolic Hebronu, że ty masz dobre winogrona, tak, Habibi? No tak, no chcesz się wam Amanie dalej sprzedawać? Tak, no to niech twoje będą spokojni, no dobrze. I koniec, tak? No i koniec. No bo to też trzeba wziąć pod uwagę to, że tam jest wewnętrzne, że to jest świat plemienno-klanowy i on jest po prostu wewnętrznie zarządzany, tak? I pierwsza intifada palestyńska była też buntem przeciwko tym lokalnym elitom, ale to już sobie zostawmy. Tak więc dlatego też Jordania jest niejako skazana na sojusz z Izraelem w ten czy w tamten sposób, ponieważ te dysproporcje są już po prostu tak duże pomiędzy sąsiadami, którzy mają różne apetyty, bo jeszcze oczywiście Jordania też była bardzo prosaddamowa. Bo zawsze się, znaczy Saddam Hussein, tak? Bo zawsze się bali tego, że jakiś Saddam wjedzie, no to nie wyjedzie, tak? Irak naprawdę był bardzo poważny i ja zaczynam teraz, obserwuję kilka bardzo ciekawych kont irackich różnych dziennikarzy i badaczy, którzy retrospektywnie wspominają lata 80, 90, 70, 80, 90. No to no, widząc to z perspektywy znowu kilku dekad, to tak naprawdę ten Irak był bardzo poważny. No i też Irak tak właściwie był bardzo takim agresywny wobec swoich sąsiadów. No i też nieprzypadkowo rodzina Saddama Husseina w Ammanie rezyduje. Czy to dalsza rodzina, tak? Oni do dzisiaj w Ammanie rezydują. No po prostu no, to jest jakiś filar tak właściwie niejako funkcjonowania Jordanii, czyli dogadywania się z silniejszymi od siebie. No bo trzeba być potrzebny. Też już nie chcę trochę tak wyjść na to, że Jordania jest takim sępem troszeczkę. No ale Amman najbardziej skorzystał na tym, że Bejrut upadł w latach 80., Bagdad w 2000, a Damaszek w 2010. No bo to wszystko tak właśnie
powyjeżdżało tam, tak? Ale też Amman tak właściwie też strasznie korzystał na tym, że miał Jerozolimę, to znaczy duża część rodzin z Jerozolimy wyjechała do Ammanu, to z Hebronu wyjechała do Ammanu, no i to jest tak właściwie ta elita kupiecka, jak jesteśmy na bazarze w Ammanie, no to są wszystko Filistyni, tak? Amman jest bardziej palestyńskim miastem niż nie mogę powiedzieć, niż jakieś inne miasto palestyńskie, ale jest, no, to jest de facto miasto palestyńskie, tak. No dobrze, i teraz jak poruszamy się po mapie sąsiadów Izraela, dochodzimy do takiego miejsca, jakim są wzgórza Golan. Spór wieloletni z Syrią. Dlaczego wzgórza Golan są tak ważne dla Izraela, jak i dla Syrii? Zobaczą Państwo, tutaj mogę poczynić pewną reklamę, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobry i bardzo ciekawy serial. Jest taki serial na Netflixie The Spy barona Saszy Cohena, gdzie on jest też odtwórcą głównej roli agenta Mossadu, który pracował w Damaszku, który był takim dobrze ulokowanym nielegałem, który via Buenos Aires przybył właśnie do Damaszku. I dlaczego ważne są wzgórza Golan? Tam w tym filmie jest to doskonale pokazane i to świetnie unaocznia cały ten problem sporu o wzgórza Golan. Nie będę zdradzał nic więcej, niech Państwo obejrzą serial, naprawdę warto, naprawdę znakomicie zrealizowany i zrobiony. I żadnych wątków tęczowych nie ma w tym filmie w zasadzie w ogóle. I no właśnie, teraz tak. Odczuwam wielokrotnie u Izraelitów, mówię tutaj o Izraelitach w rozumieniu... To starożytnych. U Żydów, którzy mieszkają w Izraelu, obawę przed Syryjczykami. Chyba nawet większą niż przed Libańczykami, przynajmniej tych z południa, czyli szyitami. Skąd się bierze ten antagonizm między Syrią a Izraelem, tak bardzo silny? Znaczy, pomijając to, że Syryjczycy są ludźmi bardzo silnymi, bardzo miłymi, bardzo sympatycznymi, bardzo pracowitymi. No, ale to jest tak. Syria generalnie to jest serce Bliskiego Wschodu. To jest, Damaszek to jest Londyn Bliskiego Wschodu. To jest Londyn, zanim jeszcze Londyn był Londynem, tak? Poziom cywilizacyjno-kulturowy no był dominujący. Ja mówię był dominujący, ponieważ też trzeba wziąć pod uwagę to, że Syria to są wielkie, to jest kraj niewiele większy, chyba nawet nie większy, ale może wielkości Polski. Z tego 70% to są pustynie, wąskie wybrzeże, no bo oczywiście te granice to Francuzi wykreślili, oni się z tymi granicami nie zgadzają. Oficjalnie panująca ideologia w Syrii do dzisiaj w związku z utrzymywaniem się władzy Bashara al-Assada jest taka, że Syria to jest i Liban, i Palestyna, i Jordania, i część Iraku, przynajmniej północna, i Kuwejt nawet, i Cypr, że to jest tak zwany Bilad el-Sham, tak? No oczywiście ten projekt tego, żeby akurat to wszystko było pod kontrolą syryjską, jest śmieszny, znaczy można się z tego śmiać, ale pod względem historycznym to ma to sens, to ma bardzo duży sens. No wystarczy na przykład pojechać do Nablus. Nablus jest największe miasto na zachodnim brzegu Jordanu, w autonomii palestyńskiej, to wygląda jak Damaszek. Tak? Jerozolima przy Damaszku to jest jak, nie wiem, jakieś miasteczko w zachodniopomorskim przy Berlinie. A tak w ogóle Nablus jest pięknym miastem? Pięknym. I w otoczeniu gajów oliwnych położonych. Jedno z piękniejszych miast na Bliskim Wschodzie. Tak, no ale chodzi o to, tak jak Damaszek, tak? I chodzi o to, że jak... To jest te centrum. Ostatnio się bardzo dużo zastanawiam nad tym, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że Irakijczycy bardzo się buntowali Anglikom. Bardzo, no zrobili kilka powstań, tak? Syryjczycy to samo. No i po prostu tam, no Francja musiała dwukrotnie bombardować Damaszek.
tak, w latach 30. Było wielkie powstanie sultana Basza Latrasza, druzyjskiego szejka, który pokonał Francuzów. Oczywiście tam Francuzi mieli jakieś tam w ogóle, jakichś kucharzy wystawili na ten pojedynek, czy tam jakichś w ogóle, nie wiem, inwalidów z pierwszej wojny światowej, no ale dobrze. Fakt faktem to, że tam Druzowie pokonali Francuzów. To się liczy się to, co jest w encyklopedii, tak, a nie tam, kto tam na tym placu boju stanął. No w Libanie były inne stroje, ale chodzi o to, że tamta ciętość taka jest, tak? Znaczy Syryjczycy, ci nazwijmy to z elity, no to oni wiedzą, że nie są, że no patrzą z góry oczywiście na towarzyszy palestyńskich, dlatego że to raczej byli chłopi kiedyś, tak? Znaczy w ich majątkach. No bo feudalizm tam dalej funkcjonuje, więc tutaj akurat Syria, gdyby była dobrze zorganizowanym państwem, z jakimś tam normalną władzą, ale to nie mówię o tym, że akurat ta władza obecna jest nienormalna, po prostu chodzi o to, że Syria od samego początku szła w jakieś absurdy polityczne. To przede wszystkim chodzi o to, że Michel Aflak, prawosławny, no, chrześcijanin syryjski, przepraszam, libański nawet, który niejako umarł jako szyita ponoć, to jest twórca ideologii partii Baaf, tak? No i oni po prostu, chodzi o to, że oni mieli albo komunizm, albo Baaf, albo nacjonalizm, po prostu nie mieli żadnej jakiejś takiej, zawsze musieli sobie wybierać jakieś takie, czy albo im narzucano, albo po prostu takim się ten system polityczny ułożył, że pomiędzy Syrią a Libanem dzisiaj to jest po prostu potężna przepaść. Z tego względu, że jedni byli zawsze pod jakimś zamordyzmem, a drudzy byli w jakimś tam zawsze w anarchii i wolności, tak? Chociaż to tak właśnie 100 lat temu to było jedno i to samo, tak? No bo też trzeba to zawsze pamiętać, jeżeli chodzi o ludność Bliskiego Wschodu, zawsze patrzymy na to, czy ktoś jest z gór, czy ktoś jest z wybrzeża, czy ktoś jest Badawi, czyli Beduin, czy ktoś jest z miasta, czy ktoś jest z metropolii wielkiej, czy ktoś jest ze wsi, czy ktoś jest z poważnego rodu, czy ktoś jest z mało poważnego rodu. Tak, to nie ma narodu, w naszym rozumieniu to nie ma. Tak, pod żadnym jest względem. Feudalizm. Tak, że jak ktoś mi mówi Syryjczyk, to ja widzę ludzi innych niż ci, co w 2014-15 roku maszerowali. Tak, że nawet jeżeli tam się wśród nich jacyś poddani Bashira al-Assada znaleźli, to oni są w Syrii, nie mają nic wspólnego. Tak, to widać pod każdym względem koloru skóry również. Tak, to też trzeba otwarcie powiedzieć. Nawet ostatnio widziałem na Twitterze takie fajne zdjęcia Bashir al-Assad z małżonką Asmą al-Assad, tak, podpisani jako biali koloniści. No po prostu, tak. No ale to są rdzenni ludzie Bliskiego Wschodu, tak, notabene, znaczy Lewantu. Natomiast Syria oczywiście miała wszystkie możliwości intelektualne, gospodarcze do tego, żeby prawidłowo być zarządzanym krajem, to by generalnie zgniatła Izrael. No bo Izrael też jest efektem, tak właściwie, siłą Izraela jest słabość sąsiadów. To nie jest, Izrael nie jest nad wyraz potęgą taką, nazwijmy to, światową, bo nie jest. Tak jakby Izrael był pomiędzy Turcją i Iranem, tak, w tym paśmie granicznym, to byś długo sobie nie pożył. I amerykańskie dolary by tu w żaden sposób po prostu nie działały. Chodzi o to, że nawet jak Izraelczycy o tej swojej pierwszej wojnie mówią z taką wielką estymą, że ich Syria napadła, Egipt napadł, tak, tylko że Syria uzyskała niepodległość w 1946 roku od Francji, a potęgę, a Egipt oczywiście był wtedy przez króla Faruka zarządzany, to był jeden wielki chaos z tym wszystkim. Syryjscy, w ogóle w armii syryjska się rozpadła w 1948-1949 roku. Była taka sytuacja, że oficerami byli alawici i chrześcijanie, ponieważ oni tylko się garnęli do francuskiej akademii. Sunnici się nie garnęli, nie chcieli, tak? No bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że przed mandatem byli Turcy. A przed Turkami był cały ten system kalifacki i on był z góry zakładał podział społeczny, to znaczy jesteś muzułmaninem, czyli jesteś klasą panującą, jesteś niemuzułmaninem, to jesteś zimmi, tak? I płacisz i to wszystko się jest cicho. I tak właściwie w tych warunkach, nazwijmy to, armia syryjska de facto się rozpadła. Jest taka jedna wieś w Izraelu, nazywa się Ein al-Assad, to jest wieś druzyjska.
w północnym Izraelu. I to jest, stamtąd była taka sytuacja, że druzowie w Izraelu, znaczy w Palestynie, dogadali się z Ben Gurionem. Oczywiście te elity religijne się dogadały. I była taka sytuacja, że gdzieś tam w Syrii, gdzieś tam stacjonował jakiś oddział syryjski i się druzowie ci się dowiedzieli o tym, że akurat tutaj się ci ich pobratymcy dogadali, ten to po prostu zwiali. Tak? I tam później ci z różnych innych wsi tam dali im kobiety na żony i dobra, i sobie stworzyli wieś. Ejna Lasa się nazywa. I, bo chodzi o to, że po prostu ta armia, ta feudalna po prostu się rozpadła. Tak? To potęga Syrii, potęga Egiptu doba w starożytności. To fajnie brzmi, ale to chodzi o to, że Izrael wystawił większą armię, mając tam 700 tysięcy ludzi do dyspozycji w trakcie pierwszej wojny, wystawił większą armię. Tak? Więc tutaj akurat ta Syria po prostu ma taki potencjał, miała taki potencjał. I to też mówię łącznie z Irakiem, ponieważ Irak miał jeszcze większy potencjał, bo Irak jeszcze miał ropę naftową. Natomiast to wszystko tak jakby poszło w takim kierunku, że no kraje Zatoki Perskiej po prostu wyprzedziły pod wieloma aspektami kraje Lewantu. No dobrze, oczywiście wiadomo, w Damaszku można iść do takiej restauracji, że po prostu klękajcie narody, że po prostu to kilka gwiazdek Michelin powinno być od razu, ale nazwijmy to, na tym się zatrzymało to wszystko, tak, że nazwijmy to, nie wyszło to w skalę jakiejś poważnej gospodarki, no bo też to jest wada świata arabskiego troszeczkę, że oni w związku z tym swoim feudalizmem, jak i też to, że jest to wszystko trzymane tak jakby od dawien dawna w tych samych strukturach, no to po prostu jak przyszła pewnego rodzaju innowacyjność i nowoczesność, którą Izrael notabene wprowadził, to po prostu sobie nie poradzili w tej konfrontacji. Notabene jeszcze jest taka ciekawa rzecz, że to w armii syryjskiej no to jest też stricte feudalizm. Tak, ja kiedyś rozmawiałem z autostopem, jechałem właśnie na wzgórza Golan. I mnie wziął jakiś chłopak na stopa i tam sobie pogadałem. On mi opowiadał, że właśnie służy na Golanie, tam w rezerwowej jakiejś jednostce. Ja niestety nigdy nie byłem w Kulejczy, czyli po tej syryjskiej stronie Golanu, bo też miałem zawsze taką zasadę, że nigdy, że nawet jak się jest w złym kraju, to się nie dogada, to się nie rozmawia z władzą, tak? No bo żeby pojechać tam na Kulejtrę, na tę syryjską stronę Golanu, to w tamtych czasach trzeba było mieć pozwolenie państwowe. No to był ten. No i właśnie ten chłopak mi opowiadał, że on widział, bo to tak jest, w kilku punktach na wzgórzach Golan można sobie lornetki wykupić. Wykupić. Tam są takie lornetki i wkładasz tylko monetę, nie, tam szekla czy ten, no i sobie oglądasz tą Syrię, tak? No i tam właśnie mi ten chłopak opowiadał, że oni tam bardzo często widzieli, to jeszcze było przed wojną. Albo tam ta wojna jeszcze była taka, nie była taka aż taka jak później poszła. Mi opowiadał, że tam normalnie widywali, jak tam się po prostu biją, tam oficerowie biją tych żołnierzy. A notabene w Libanie się dowiedziałem o tym, że bardzo częstym zjawiskiem w armii syryjskiej było to, że żołnierze mieli pracować na polach, które należą do oficerów. Notabene jeszcze taki jeden niuansik, że w 2005 roku, kiedy armia syryjska została zmuszona do opuszczenia Libanu, no to Syryjczycy nie kradli złota ani papierosów, tylko sedesy. Znaczy to jest taki żart troszeczkę. Nie wiem, czy to ma jakiś taki wspólny mianownik z tym, co jak w Polsce przedstawiono Armię Czerwoną w latach 40., ale to, że ja nigdy nie słyszałem o człowieku, któremu ten sedes urwano, wyrwano, ale dosłyszałem takie anegdoty, że Syryjczycy po prostu sedesy kradli, bo to też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Syryjczycy są strasznie dumni z tego, kim oni są. Są strasznie dumni z tego, że oni trzymają tradycję. Tak? Czyli te przysłowiowe sedesy, które są symbolem nowoczesności. I czasami to jest przekleństwo tej nowoczesności, jak się popatrzy na standardy higieniczne, które w tamtej części świata są po prostu zupełnie inne. To czasami lepiej bez tego sedesu na co funkcjonować, ale to jest taki symbol, że akurat właśnie oni u siebie, tak jak 100 lat temu było, tak oni 100 lat teraz mają. Tak? I na przykład bardzo poważnym problemem w Syrii zresztą jest zmiana. To w ogóle po arabsku bidda to się nazywa. To w ogóle to jest coś strasznego. Tak? W ogóle cała filozofia muzułmańska tej biddy tak się boi, bo to jest innowacja. A taką innowację teraz wprowadzili Irańczycy w ostatnich latach. To znaczy bardzo dużo plemion w północnej Syrii na szyizm przechodzi. Jak też w ogóle w związku z tym, że miliony sunnitów syryjskich wyszło z Syrii,
to na ich miejsce są sprowadzani szyici, czy to z Iraku, z Libanu, z Afganistanu, z Pakistanu. No i teraz właśnie widać bardzo dużo takich filmików, na których to właśnie tam szyici mają te swoje uroczystości. Na Damaszek to jest miejsce, w którym to ta sunna wygrała, to znaczy tam pokazali głowę imama Husseina po bitwie pod Karbalą, tak? No i teraz można powiedzieć, że ten meczet Umejadów, w którym stoi ten słynny minaret, który wedle islamu, to tam się pojawi Issa, czyli Jezus, jak wróci z nieba, no to można powiedzieć, że po tych 1400 latach, no to tak właściwie no ten Damaszek już jest wzięty, jeśli chodzi o kogoś innego. No ale to jest właśnie ta bidda, to jest właśnie ta innowacja, ale znowu, no po prostu Syria miała autentyczne możliwości do tego, żeby nie być tym, czym jest, niestety w sposób bardzo mocno negatywny. Ja to nie mówię w ogóle nawet o ludziach, ponieważ ludzie tam są wspaniali, nawet lepsi niż Libańczycy. To też mi grozi za to w Libanie po prostu zakaz wjazdu, ale chodzi o to, że Syria, ten tam jednak... To jest właśnie ta Ziemia Święta w dużej mierze. To jest właśnie ten Ahlul Din, czyli naród religii. Oczywiście wojna domowa wiele rzeczy pozmieniała, tak? Wiele rzeczy też nie tyle co ujawniła, ale zawsze jak są mieszane miejscowości, wioski, o tym my doskonale wiemy, jak to było na Kresach, no bywa różnie, tak? Że są etapy tak funkcjonowania wiele stuleci razem, bez wielkich konfliktów, a nagle się coś pojawi i tam z nożami ktoś kogoś tam gania, ale później po tym konflikcie znowu wszystko wraca do jakiejś normalności. No Syria akurat, no niestety brak tego serca na Bliskim Wschodzie, jaką jest Syria, no obecna wojna tak właściwie powoduje to, że bez Syrii nie da się tak właściwie funkcjonować. To znaczy, wyjaśnię, chodzi o to, że wojna w Gazie zaktywizowała wszelkie działania regionalne i Izrael, mając do wyboru przy pomocy Amerykanów, tak właściwie porachowanie się z szyitami z Hezbollahu, to musi przez Syrię przejść. Musi. Hezbollah w tej wojnie gonguje już Izrael na wzgórzach Golan, bardziej niż w północnym Izraelu. Jest to związane przede wszystkim z geografią oraz też z takim pewnym imperatywem, mianowicie to, że Hezbollah chętnie by wojnę z Izraelem stoczył, ale nie na własnym terytorium. To ja bym nie upatrywał w... To jest w ogóle też ciekawe zjawisko, tak? Bo o tym też trzeba pamiętać, o tym, że te wszystkie organizacje, te wszystkie tak właściwie funkcjonowanie grupowe, tam jest ściśle bardzo lokalne. Bardzo, bardzo lokalne. I ta lokalność jest ta najważniejsza. I tutaj akurat sam akurat... Po stronie syryjskiej teraz jest cała banda, cała gromada związana z IRGC, Hezbollahem, Pakistanczycy, Afgańczycy, różni palestyńscy islamiści, no jest cała plejada tych organizacji o dość wątłej jakości, no bo to jest bardzo wątła jakość, ale tego jest naprawdę dużo i żeby się w tym zaangażować, to trzeba by było trochę czasu poświęcić. No i też czy chodzi przede wszystkim o to, że od strony Bejrut-Damaszek, od strony autostrady Bejrut-Damaszek można najlepiej wjechać bokiem, omijając wzgórza Libanu. To jest po prostu, ja tą trasę przejechałem niechcący, znaczy chcący, no, chciałem jechać do Damaszku, ale nie dało się wjechać, to się nie dało wjechać, ale jak ta wojna wybuchła, to się od razu domyśliłem, o co chodzi. No bo to jest akurat właśnie najprostsza opcja taka, żeby w pewien sposób wziąć w dwa ognie strefy śmierci, jaką jest dla nich południowy Liban, czyli Jabal Amal, i się już nie bawić tak właściwie w dalsze jakieś bardzo trudne, bardzo żmudne działania operacyjne. Tylko że pojawił się jeden problem, bo mówimy o Syrii, a jak Syria to jest Rosja. No właśnie, dobrze wywołałeś ten temat. I nieprzypadkowo w ostatnich tygodniach bardzo dużo w różnych informacji było o tym, że wzgórza Golan w dużej mierze są zaminowane. One były, znaczy nie wiem dlaczego, ale po prostu jest to teren, taka izraelska to jest izraelska Syberia. On jest tak właściwie w ogóle niezaludniony. Tam jest chyba kilka kibuców, które ledwo co żyją, cztery druzyjskie wsie i trochę tam takich farm, gdzie tam jakieś
czereśnie rosną, jakieś takie jabłka rosną, bo tam jest klimat zimny, tam jest generalnie zimniej. Tak? No to są wzgórza, znaczy to nie są wzgórza, bo to jest po prostu to jest teren bardzo płaski w wielu różnych aspektach. Ja sam się dziwię, że to są wzgórza, ale jak się zwierza z Galilei, no to po prostu trzeba w górę wjechać. I chodzi o to, że jest to teren, jest to taka duża próżnia strategiczna, którą tak właściwie Syryjczycy potrzebują odzyskać ze względów prestiżowych, jak i też to, żeby mieć dostęp do wody. Ponieważ pomiędzy Golanem a Galileą, czyli Izraelem, tym nazwijmy to uznanym międzynarodowo, to jest największy akwen wody w tym rejonie, czyli jezioro Tyberiackie. No i generalnie każdy by to jezioro chciał mieć. Co więcej, tam jest rzeka Jordan, no i tam też jest Jabal el-Szejch, czyli Góra Hermon. To są tereny, wiadomo, no, dla turystów może są bardzo ładne i w ogóle bardzo, 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 bardzo ciekawe. Znaczenia takiego gospodarczego większego to tam nie ma, bo nie ma żadnych surowców. To jest w ogóle specyfika tego wszystkiego, że Allah, znaczy tam Jehowa, to w ogóle żadnych tych surowców tam nie dał. Ale chodzi o to, że ze wzgórz Golan wjazd do Damaszku jest od razu. Po prostu to z górki zwiast. I Syryjczycy jakby się nie próbowali, to po prostu nie są w stanie utrzymać własnej stolicy od strony ataku izraelskiego. Oczywiście Izrael nie jest zainteresowany zbytnio, żeby wjeżdżać do Damaszku. Notabene to by był absolutny bezsens, bo Damaszek ma 4 miliony ludzi. To jest naprawdę bardzo poważna metropolia. Znaczy Damaszek bez tego całego ważanka. Natomiast Istotne jest to, że najprawdopodobniej Syria nigdy nie odzyska tych wzgórz Golan. No i też sytuacja jest tak właściwie pasująca dla każdego, no bo po co Izrael miałby oddawać wzgórza Golan, tak? Izrael tak właściwie ma bardzo złe doświadczenia z oddawaniem terenów, no bo Gaza 20 lat, 30 lat temu też była pod całkowitą kontrolą Izraela. No i co? No i musieli wrócić, tak? Liban w połowie, znaczy 20% Libanu też był pod izraelską kontrolą, a teraz mówimy o tym, że będzie trzeci tam powrót, czwarty w sumie powrót, tak? No bo pierwszy raz tak właściwie oni tam weszli w 1948 roku. Notabene doszło do masakry w miejscowości Hula. To jest bardzo ciekawa miejscowość, ponieważ jest takie jezioro w Izraelu, w północnym Izraelu, tuż przy granicy, które się nazywa Hula. Tam ponoć te wszystkie ptaki, które latają z Europy do Afryki, mają swój postój na wodopój. I tam powyżej znajduje się miejscowość szyicka po stronie libańskiej. Tam doszło do masakry. W sumie dwóch oficerów żydowskich rozstrzelało 60 szyickich chłopów. No pecha mieli, że to są Szyjci, bo im to teraz pamiętają i to im będą pamiętać do końca życia. To już jest, że do końca świata i jeden dzień dłużej, tak? To już jest ta hardość tych górali. Natomiast moim zdaniem, co jest akurat tutaj o tyle ważne, że te granice też nie zostały wykreślone w sposób tak zrozumiały, ponieważ Syryjczycy, jak w 1999 roku były negocjacje syryjsko-izraelskie, były, to w czasach Billa Clintona, no to była taka sytuacja. Izrael miał jedną mapę, syryjska delegacja miała drugą mapę. I nie mogli się dogadać. Dlaczego? Ponieważ zarówno Anglicy, jak i Francuzi tak kreślili po macoszemu te wszystkie rzeczy, że dla nich po prostu gdzieś tam dla tych kartografów ta, nie wiem, przestrzeń pomiędzy tym a tym gdzieś tam w ogóle była, gdzieś tam te jakieś takie urywki po prostu niezaznaczone gdzieś tam, gdzie nie było tej wyraźnej kreski, były tak obojętne, a teraz nie są obojętne, bo nie wiadomo, teraz Syryjczycy twierdzą, że mieli dostęp do Morza Tyberiackiego, że mieli dostęp do brzegu. Żydzi twierdzą, że Syryjczycy nie mieli żadnego takiego dostępu. Drugim bardzo poważnym tematem to jest tak zwane Farma Sheba. Farma Sheba to jest i miejscowość Gadżar. Gadżar to jest miejscowość alawicko-chrześcijańska, która została nie wiadomo od kogo wzięta. Obok jest tak zwany Farm Sheba, bo chodzi o to, że Izrael, jak to zajął w 1967 roku, to zajął to oficjalnie od strony Syrii. Ale to Liban twierdzi, że to było ich. I Izrael twierdzi, ale to było syryjskie. No to teraz tak, wyciągają mapę Libańczycy, wyciągają mapę Syryjczycy.
Tu paradoksalnie, chociaż Syryjczycy nie uznają podmiotowości Libanu, w ogóle istnienia Libanu, to jednak się zgadzają. W 2000 roku była taka sytuacja, że jeszcze Hafez al-Assad, ojciec obecnie panującego w Syrii Bashira, kiwnął głowę, że tak, to, że Farm Sheba to jest Libnani. No i ten, no i a Izrael wyciąga swoją mapę i mówi, że to jest syryjskie. Czyli Syryjczycy mówią, że to jest libańskie, Libańczycy mówią, że to jest libańskie, a Izrael mówi, że to jest syryjskie. I nie wiadomo w ogóle teraz o co chodzi, a w maju 2000 roku doszło do oficjalnego rozgraniczenia Libanu i Izraela na terytorium. To jest granica, to jest nazwana niebieska linia. I 25 maja Izrael wycofał się z Libanu w ciągu jednej nocy. Po prostu zwiali. To w ogóle był szok. To w ogóle z takim wielkim szokiem było, ponieważ to doprowadziło de facto do upadku rozmów palestyńsko-izraelskich. No bo jak Hamas zobaczył, że da się z Izraelem wygrać, no to po co w ogóle jakiekolwiek rozmowy? Po co? To była fatalna decyzja, jeśli chodzi o politykę i w ogóle o region, tak? No bo nigdy nie można się, z perspektywy świata arabskiego, to nigdy nie wolno za darmo w ogóle cokolwiek oddawać. W ogóle to po prostu trzeba być po prostu no, nienormalny, tak? No i ten, no i chodzi o to, że jak 25 maja Benny Gantz notabene zamknął widowiskowo tam na kłódkę granicę, to Izrael stwierdził, kwestia Libanu jest rozwiązana, tak? No tylko, że 26 następnego dnia do miejscowości Bin Jubel, dzisiaj największej twierdzy Hezbollahów w regionie, 2 kilometry od granicy z Izraelem, przyjechał Hassan Nasrallah. Oczywiście wygłosił swoją płomienną pogadankę, jedną z najważniejszych. Tak? Jeżeli to jest taka top 5 na pewno pogadanek ostatnich 30 lat, jeśli chodzi o w ogóle o region. I tam na Nasrallah powiedział kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, jesteście słabsi niż pająca sieć. Po drugie, po co tu przyjeżdżają ludzie z Etiopii, z Rosji, ze Stanów, my tu się nie mieścimy. Bardzo, jak ktoś widział te tereny, to rozumie. No rzeczywiście. To jest wąsko. Izrael można przejechać w 1,5 godziny, to jest przekrop na 70 km. To przecież ja nagle, ja pamiętam sobie, kiedyś się uświadomiłem, że ja mieszkałem mieszkałem w Libanie, ja mieszkałem 120 km od Tel Awiwu. Ja o tym nigdy nie myślałem, tak 120 km, ale to jest jak z Warszawy do Łodzi. Ja to nigdy nie czytam. Ale kolejna rzecz, którą tam Nasrallah powiedział, to jest oczywiście kwestia oporu i tak dalej. To akurat bardzo ważne, jeśli chodzi o kwestie palestyńskie. Ale powiedział na sam koniec, Habibi, jeszcze Farm Sheba. To się wszyscy zapali za głowę. O co chodzi? O jakiej Farm Sheba? O co ci chodzi? Wszystko jest uregulowane. Nie jest uregulowane. Farm Sheba. No i się zaczęło całe maglowanie, no bo najgorszy okres, który miał Hezbollah dla swojego istnienia, to jest od 2000 do 2006 roku, kiedy wszyscy się pytali Hezbollaha w ogóle, po co wy istniejecie. Wy nie walczycie o to do Palestyny, was Palestyna nie interesuje. Oczywiście po prostu ich nie interesuje, no to po co wy w ogóle istniejecie? No, dobra, jak Izrael okupował południowy Liban, to się opłacało, tak? Byliście tam, zrobiliście swoje, ale po co wy istniejecie? To zawsze był ten temat Farm Sheba. W tej wojnie doszły już nowe tematy, sytuacja się bardzo rozwija. Mianowicie w tej wojnie, czyli od 8 października, jest teraz kolejny wątek, mianowicie masakry w Hula, to jest to, o czym mówiłem w 1949 roku. Coś, co tak właściwie ja tym się dowiedziałem miesiąc temu. Ale sprawdziłem tak, że rzeczywiście takie coś było i byłem nad tym jeziorkiem, po prostu nawet nie wiedziałem, że takie coś tam było obok. Druga rzecz jest taka, że w latach 20. doszło do wymiany terytorium pomiędzy francuskim mandatem Libanu a brytyjskim mandatem Palestyny. I tam w wyniku jakiejś nie do końca zrozumiałej dla mnie operacji i machinacji pomiędzy Wielką Brytanią i Francją, która w latach 1920 i 1922 roku wykrystalizowała granice tego terenu wedle takiego paradygmatu, że część wzgórz należących wyższych wzgórz idzie do Libanu, niższych do Izraela. Dlatego teraz Hezbollah tak właśnie sobie siedzi na granicy z lornetkami, ogląda Hajfę. I ja też, jakbym miał lornetkę, też bym oglądał, jak tam byłem. No bo to wszystko widać, tak? To jest po prostu teren o wiele wyższy. A druga rzecz, w drugiej połowie lat 20. doszło do pewnego rodzaju transferu terytorium. Mianowicie to, że część tak zwanej górnej Galilei, no bo po obu stronach jest Galilea. I że kilka jakichś
dosłownie ćwierć powiacików, kilka górek, trafiło z mandatu libańskiego do mandatu angielskiego, czyli na tereny mandatowej Palestyny. I w 1948-49 roku tam znajdowało się 7 szyickich wsi. Te 7 szyickich wsi podzieliło los większości arabskich wsi w trakcie tak zwanej nagby, czyli po prostu ludność została wygoniona albo wymordowana przez Żydów. No i te miejscowości zostały zaorane albo tam generalnie gdzieś tam, no raczej po prostu zagospodarowane, tak, no doszło do czystki etnicznej. No i chodzi o to, że sobie Hezbollah o tym już to dawno, dawno przypominał, ale w tej wojnie oni otwarcie stwierdzili, że te tereny mają wrócić do Libanu. To, czyli de facto oni mają pretensje terytorialne do Palestyny, no bo oni nie uznają Izraela. Po prostu nie uznają istnienia Izraela. Ale dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że to jest szukanie każdego możliwego jakiegoś politycznego aksjomatu uzasadniającego istnienie i uzasadniającego dalszy dżihad. To jest niezwykle ważne. No i też oczywiście Izrael został złapany tutaj teraz za bardzo dwuznacznej sytuacji, ponieważ oni chętnie by rozwiązali temat, w sensie w jaki sposób się dogadali, tak? Tylko, że no nie można się dogadywać w tak absurdalnych sytuacjach, bo tych absurdalnych sytuacji jeszcze jest, znaczy są jeszcze dwie. Mianowicie jest jeden grób, który właśnie jest na jednej górce, który jest tak właściwie, część należy do Libanu, część do Izraela i tak właściwie szyici uważają, że tam leży w tym grobie po stronie żydowskiej ich jakiś ważny szejk, Żydzi uważają, że tam jakiś kabalista leży, no i to jest w ogóle jakaś taka komedia, ale taka komedia to kurde przez wielkie zamieszanie polityczne tak właściwie no to może doprowadzić do wielkiego wrzenia, no i też ostateczne taka sytuacja, no przecież Izrael mocarstwo atomowe nie będzie rozmawiał z organizacją, która jest tak właściwie, no oczywiście oni w klapkach nie biegają, są bardzo poważną organizacją, no ale z kim oni rozmawiają, tak? I to też pokazuje to, że oczywiście na Bliskim Wschodzie te państwa nie muszą istnieć, no bo one de facto są tak dysfunkcyjne i tak fikcyjne, że Hamas tak właściwie, Gaza to Hamas, południowy Liban to Hezbollah, Jemen to Houthi, Irak to jest 12 milicji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to, tak właśnie to są reprezentanci tak właściwie tych terytoriów, a nie jakieś byty, które my uważamy, że jak wystawiają reprezentacje na olimpiadzie, to są tak właśnie to reprezentacje reprezentujące jakieś terytorium. No nie do końca. Proszę Państwa, będziemy do tematu wracać, bo historia jest bardzo bogata, jak Państwo widzą, bardzo ciekawa. I już niedługo niewątpliwie będzie okazja, żeby z Pawłem się spotkać. Być może też na jakiejś szerszej debacie, żeby porozmawiać też o kwestiach natury historycznej, pewnych sporów, które dotyczą no, Izraela, jego historii, terroryzmu, bo tych tematów w ogóle nie dotykaliśmy, a jeszcze jest cały czas, jak Państwo dzisiaj słyszeli, w tle historia, kwestia, czy można powiedzieć kwestia palestyńska, która jest, Paweł twierdzi, nierozwiązywalna. Czy tak jest, czy nie? Państwo sami już niedługo będą mogli ocenić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.